Dzień dobry, szanowni państwo. Walką o Mistrzostwo Polski jest jak Oscary, nikogo to nie obchodzi, dlatego dzisiaj najwięcej wagi poświęcimy drużynom środka tabeli, gdyż środek tabeli jest najciekawszy. Generalnie środki są zawsze najciekawsze. Na przykład Raffaello ma najciekawszy środek i w sumie to Fifi też ma najciekawszy środek. Dużo rzeczy ma najciekawszy środek. U nas na środku są grafiki, więc one też są najciekawsze, a z boku jesteśmy my, czyli Leszek Milewski, Mieciu, Julek i ja. Dzień dobry i przepraszamy za brak problemów technicznych od rana. Ja powiem dziś, przywitam się tak, jak przywitali się Holendrzy z Indianami na Manhattanie, później dobijając z nimi słynnego targu. Hejcia. Jest to cytat historyczny, to prawda. Tam padło hejcia. Nie wiem, czy zaczynamy od ekstraklasy. Ruszyły was wygrane oscarowe. Widziałem, że Mietek już zdążył skomentować, że... Nie, ruszyło. Żartowałem sobie. Nie oglądałem chyba żadnego filmu w tym roku. Jedyne filmy, jakie w tym roku oglądałem, to były... Jestem teraz ekspertem od filmów wszelkich animowanych. Byłem w tym roku już prawdopodobnie na jakichś 30 bajkach w kinie. A czy to jest jakaś nisza na YouTubie? Recenzja bajek takich animowanych? Bo w sumie... Jest typek, który robi podobne rzeczy, co w sensie ja z filmami i w ogóle się podobnie. On się nazywa Miedziński. Mamy Mieczyńskiego w domu. I on właśnie robi takie recenzje śmieszne bajek, ale on się chyba obraził na YouTube'a, że mu tam jakiś film usunęli i nic nie wrzucał od iluś tam miesięcy, ale to dość zabawny gość. Ciekawe, czy jest na przykład jakiś Miedziński, który robi podsumowanie pierwszej ligi w poniedziałki na kanale Bramka.net. Nikt nie robi prawie podsumowań pierwszej ligi. No niestety, ale my niestety robimy podsumowania jak tak. Byłem na fajnej bajce, mogę polecić. Francuska animacja, ekipa z dżungli, misja ratunkowa się nazywała. Wyglądała jak totalne gówno, ale to była jedna z lepszych bajek, jakie... A udało się? Te misja ratunkowa, bo ja bym kiedyś zobaczył taki bardziej realistyczną bajkę, że ekipa z dżungli, misja ratunkowa, to ja, łoś Jeffrey, idę ratować małpkę. O, nie udało się, małpka. No, nie udało się. No zobaczcie, no nie udało się uratować. I koniec bajki, dzieci się dowiadują czegoś o życiu. No, czekaj, no ale no, były w Disneyu jakieś takie fragmenty, jak na przykład Król Lew, nie? Że no... Ale fragmenty, ale to wiesz, chodzi o to, że... Jakby... Nie, no na końcu zawsze musi być dobrze. Ale to nawet w filmach dla dorosłych jest przeważnie na końcu dobrze. Rzadko się zdarza. Praktycznie każda bajka Disney, jak się zastanowisz, ma jakiś tragiczny rys. Zobacz sobie, nie wiem... Śmierć matki w Bambi. No tak, są tak. Bardzo brutalne często historie, tylko tak jak zauważył Julek, rzadko to jest puenta, że słuchajcie, tutaj jest mama Bambi, nie żyje, to jest koniec filmu. No przecież na przykład Odlot to też się można popłakać na samym początku już. Chociaż no, to jest film nie tylko dla dzieci prawdopodobnie, ale no tak, bazują mocno na tym. No musi być źle, żeby później człowiek docenił, że jest dobrze, nie? Piszcie na czacie wasze ulubione, najbardziej tragiczne historie z Disneya. Ja to będę wyławiał. Jestem Paweł, pisze. Pan Krex się źle kończy, bo Ambroży przeżywa. No faktycznie. Nie, słuchajcie, bo ja jeszcze ten, muszę na kanwie tego, co powiedział Mietek, filmów, które że generalnie się dobrze kończą, to ja ostatnio nadrobiłem sobie. Przepraszam, ale muszę sobie sprawdzić tytuł, bo nie pamiętam, ale ten wbił mnie po prostu w siedzenie ten film. Richard Gere, Nolan. Nolan jest psychopatą, Richard Gere jest jego obrońcą z urzędu, bo go na to nie stać. Norton. Norton, Nolan to reżyser, Norton aktor. Tak. Tylko nie pamiętam tytułu. Poczekaj, jak to się nazywało? Lęk pierwotny, 93 rok. Jesteś na bieżąco z nadrabianiem bardzo filmów. W 96, tempie, właśnie, to jestem na ekipę z dżungli obejrzysz, będąc już dziadkiem. Lęk pierwotny, a propos filmów hollywoodzkich, które się dobrze kończą. No nie, no ten film to się niedobrze kończy. W sensie, no wbija w fotel. I już wiem, dlaczego Norton potem zagrał w Fight Clubie.
totalnie po lęku pierwotnym dostał rolę w Fight Clubie. Nie, on miał jeszcze więzień nienawiści czy coś takiego, tam grał takiego Naziola chyba, z tego co kojarzę. I to też było chyba przed Fight Clubem, ale no, możliwe, że ten film, o którym mówisz, napędził go. To w ogóle świetny aktor. Redaktor Sipika nadrabia filmy, wkrótce zrecenzuje dla nas nowość Matrix. Ciekawe efekty specjalne, taka niecodzienna fabuła. Kurde, przełomowy film, widziałem wczoraj. No. Dobrze się zapowiada. Powiem szczerze, że ci reżyserzy, bracia, to chyba nakręcą dużo dobrych filmów. To są siostry teraz. No, nie spoileruj. Ja jestem na etapie, że pomyślałem jeszcze. Daj mi święty spokój. Zdanie to byli brat. No, ale nie wchodźmy w takie tematy. Dokładnie. Tak. Zwłaszcza w pierwszych 5 minutach. Tak, po godzinie to już YouTube będzie miał to w pompie, to tam już możemy szerzyć różne takie tezy. Póki co widzę w Legia. Tuż przed wejściem panowie z Łodzi podzielili się z nami informacją, która mnie zszokowała, gdyż nie spodziewałem się, że są tak starzy. Julek i Leszek byli na ostatnim zwycięstwie Legii, Widzewa nad Legią, które odbywało się 24 lata temu. Tak. Ja myślałem, że wy mieliście wtedy, nie wiem, z 5 lat, może 6. Nie, posiedliście wtedy umiejętność chodzenia. Ja miałem wtedy 32 lata, tata mnie zabrał na ten mecz, był bardzo fajnie. Nie, najgorsze jest to, że ostatnio gadałem z moją przyjaciółką i ona powiedziała mi, ile my mamy lat i nasze roczniki, i ja się przeraziłem. W dużym skrócie, żeby nie było. Ja jestem mega nieobiektywny, więc tego meczu nie będę omawiał. Zaraz sobie idę robić herbatkę, żegnam się z wami na omawianie tego meczu. Gorszego paździerza nie widziałem dawno. To było antyreklama piłki nożnej ten mecz. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jeżeli ktoś da 3500 zł brutto Hosułę na przedłużenie kontraktu, to jest idiotą. Tyle. Idę robić sobie herbatkę, bo nie obiektywnie nie jestem w stanie o tym meczu mówić, więc gadajcie. Pa. A to ja jak mówił Radek Janukiewicz w tym słynnym wywiadzie udzielonym po którejś porażce Pogoni Szczecin. Nie, to mówił Grzegorz Skwara. Po prostu nie mogę wytrzymać z emocji, bo mnie rozsadza. I to samo zrobił teraz redaktor Sipika. Trudno jest tu mówić o tym meczu konkretnie, bo najważniejsze to są konteksty okołomeczowe. Na przykład taki jeden fakt, nie wiem czy wiecie, ale 24 lata Widzew czekał na to zwycięstwo. To jest dużo, ale odnośnie tego, co mówił Julek, że to był niesamowity paździerz. Rafał Wolski, który jest jednym z moich ulubionych komentatorów i chciałbym, żeby kiedyś zaczął komentować reprezentację Polski. Uważam, że to jest problem kadry, że Wolski nie komentuje meczów, tutaj to wszystko pójdzie. Napisał wczoraj o meczu Widzew Legia. Przeszkadzanie ważniejsze niż kreacja. Neutralizacja atutów rywala istotniejsza niż ekspozycja silnych stron. Gdzie pasja, prawdziwa chęć zwyciężania i ten uśmiech, który jest częścią futbolu. No więc czy w meczu Widzew Legia brakowało tego piłkarskiego uśmiechu? Otóż ktoś postronny powiedziałby, że brakowało piłkarskiego uśmiechu, tak jak Rafał Wolski. Ale z drugiej strony, czy widzieliście kiedyś bardziej radosnego Julka? I to jest ta różnica między postronnym widzem, a zaangażowanym widzem. Każdy widzewiak wczoraj miał tak pełen uśmiechu, tak pełną uśmiechu twarz, że nie posądzał się, że tak jeszcze potrafi. Więc jeśli jesteś zaangażowany emocjonalnie w jakąś drużynę, masz naprawdę w pompie, jaki był styl. Ważne jest w tym momencie zwycięstwo i to jest idealny przykład tego, no bo kurde, 24 lata nie wygrywasz z Legią Warszawa, to jest symbol pewnego powrotu. Cała ta ścieżka, kiedy, ja pamiętam jak Widzew grał z rezerwami Legii, przegrał ten mecz i to jeszcze było przedstawiane, że no przynajmniej już nie gramy w czwartej lidze, tylko w trzeciej. To było wręcz za jakiś sukces. A teraz ogrywana jest prawdziwa Legia Warszawa w lidze, tak? I no po takim meczu nie jesteś w stanie powiedzieć, że temu meczowi brakowało uśmiechu, bo jak jesteś widzewiakiem, to jest ostatnie, czego temu meczowi brakowało. Damianie? Bo ja mam w ogóle przemyślenia a propos tego, że ten mecz nie był aż taki beznadziejny, tak mi się wydaje. W sensie, jak się ogląda Ekstraklasę, to bywają mecze, w których padają 4 strzały przez cały mecz. Tu jednak i na początku się coś działo. Jasne, bywały okresy, w których było nudno, szczególnie druga połowa. Wydaje mi się, że była taka dość niezbyt ciekawa, ale no bez przesady, to nie był znowu aż tak tragiczny mecz.
W sensie inny pewnie byłby odbiór, gdyby włożyć ten dźwięk trybun wyciszyć, tak do 30%, dodać bieżnię dookoła boiska i przerzedzić kibiców na trybunach i jeszcze dodać tę słynną straż pożarną, którą widać zawsze, jak się ogląda mecze w Mielcu, tam z lewej strony zawsze stoi straż pożarna, bo mam wrażenie, że atmosfera ciągnęła odbiór tego meczu w pierwszej połowie, a tak czysto piłkarsko, no były momenty, ale to takie szarpane, takie, widziałem, że ktoś na czacie napisał, że a Łukasz Pudełko, świętej pamięci trener Łazarek powiedziałby, że brakowało w tym meczu tego plum. No to tutaj element plum był, expected plum było 0,07. Śliwka w sensie? Nie, no plum, takie plum. Łazarek opowiadał o tym, jak poszedł na koncert kiedyś i był taki gość, który robił tylko jak na jakimś instrumencie takie plum. I nikt nie wiedział, o co chodzi, ale tego się dobrze słuchało, plus on, ten gość, który to robił, to plum, no wiedział, co robi. I Łazarek mówił, że właśnie cała sztuka polega na tym, żeby zrobić to plum, tak żeby to brzmiało jak tak plum. Ja myślałem, że to jest jakiś żart fekalny, bo śliwka, udrażnianie jelit, ale nie znam tej historii. Tym razem bez żartu fekalnego w pierwszych 11 minutach programu. Rozwijamy się. Ja chciałbym zacząć jednak od chwalenia Widzewa. No bo znowu, w ostatnich meczach jednak Legia, jeśli gdzieś coś potrafiła, to z przodu. Tu nie zrobiła kompletnie nic. Śmielibyśmy w tym meczu powiedzieć, co wypadło lepiej, ofensywa czy defensywa Legii? No to w sumie chyba bardziej defensywa. Wiadomo, jaki to jest w tym momencie żwir, że Korona traci prawie tyle bramek, co Legia. I dla mnie tu jest znowu świetny plan Myśliwca. I ja wiem, że jak Myśliwiec przegra 3 mecze, to będą dyskusje o zwolnieniu go. Ale Myśliwiec już jest wygranym, jeśli chodzi o Widzew Łódź. Tak samo jak po czasie zawsze będzie dobrze wspominany Niedźwiedź. Ograł ŁKS i przełamał tę passę z Legią Warszawa. To już zawsze mu będzie pamiętane, bo... ale no kurde, no nie wiem, co się zdarzy dalej tej wiosny, ale no wydaje się, że Widzew jest po prostu w dobrych rękach, że wymagania od Myśliwca po 2 tygodniach, że ta drużyna będzie wyglądać jakoś inaczej, było szaleństwem, ale teraz jeśli ktoś... Trenerzy w Widzewie mają problem z tym, że mają bardzo mało czasu, mało zaufania. Jeśli Myśliwcowi nie damy teraz zaufania, również przez jakieś słabsze mecze, po tym, co się dzieje tej wiosny, no to komu? Nie, no ja mam wrażenie, że w takich klubach jak Widzew, czyli tych klubach szerokiego środka tabeli, i które mają dużo kibiców, najważniejsze jest tak, nie być za długo zamieszanym w walkę o utrzymanie, plus wygrać te 2-3 kluczowe mecze w sezonie, czyli derby i mecz z Legią, czy nie wiem... jakieś derby na Śląsku, typu nie wiem, Piast, Górnik czy Ruch Górnik. Wygrasz te mecze, nie śmierdzi ci utrzymaniem, jest git. No i Myśliwiec to zrobił. Mają 31 punktów, tam jest chyba 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. W 2 tygodnie czy 3 tygodnie pykną sobie ŁKS, Legię. Już koniec sezonu. Już można w sumie w kwietniu na wakacje pojechać. No już byli tacy, co jeździli do Mielna w marcu. W zeszłym sezonie była Wisła Mielno. Omawialiśmy ją także. Rzeczywiście w tym tonie pisze Adam Kaniecki. Widzew już nic nie musi, pora na wielkie rozprzężenie i zjazd w dół. To prawda, tak już nikt się nie będzie tym przemocił. No jeszcze dodajmy, że Widzew pokonał Górnika, który jest najlepszą drużyną w tym roku, o ile się nie mylę. Więc tylko za skalą. Jest kilka tych sukcesów. No i ten Puchar Polski też im tak odjechał trochę, no... No wiadomo, różne są opinie na ten temat, nie? Są tacy, co by chcieli powtarzać ten mecz. Więc bardzo dobry rok w wykonaniu pana Myśliwca, trzeba to przyznać. Tym bardziej, że nie dysponuje jakimś, nie wiadomo, jakim tutaj mocarnym składem, chociaż ma w szeregach piłkarza, którego coraz więcej osób może nie pcha, ale no, widziałoby w reprezentacji. Na przykład pan Basałaj ostatnio tak się wypowiedział. A jak wiadomo, pan Basałaj wie, co mówi. Z Pawłowskim to jest tak, w sensie z w ogóle nominowaniem go do kadry. No bo bądźmy szczerzy, czy Bartłomiej Pawłowski gra dobry sezon, bardzo dobry sezon? Powiedziałbym, że nie jest chyba najlepszym pomocnikiem Widzewa w tym sezonie, bo wydaje mi się, że Alvarez wygląda jednak lepiej. Natomiast to trochę tak, że kurde, był taki czas,
że Pawłowski grał za granicą. Grał za granicą i wrócił do Ekstraklasy i nie grzeje ławki w rezerwach, to znaczy, że ma doświadczenie plus nadal mu się chce. No nie, nie, nie. Ja chciałbym, żeby Bartek Pawłowski o swoich przygodach zagranicznych usiadł i porozmawiał z Dominikiem Furmanem. Mi się bardzo podobały te pierwsze transfery Dominika Furmana, gdzie Furman szedł za duże pieniądze do Serie A, do Ligue 1, a później grał tam minutę przez rundę. Ja pamiętam, że u Pawłowskiego był jeden mecz dobry. On chyba miał takie wejście, nie? Do tej ligi hiszpańskiej. Z Barceloną. Nie debiutował czasem z Barceloną? Może by. Tak, z Barceloną. Zagrał świetny mecz i to jest jedyny mecz Pawłowskiego za granicą, o którym wiem. Ja bym go nie widział w kadrze, szczerze mówiąc. Oczywiście, jakbym był kibicem Widzewa, to bym się cieszył, że mam takiego piłkarza, ale wydaje mi się, że niektórzy przesadzają trochę. Że nawet w samej Ekstraklasie jest kilku piłkarzy, których bym prędzej widział w tej reprezentacji, ale no trzeba go pochwalić, bo gdyby nie on, to Widzewowi brakowałoby pewnie takiego jednego gościa, który by budował jakąś tożsamość tej drużyny. No ja jeszcze kiedyś mówiłem, że każdy klub powinien mieć takiego Pawłowskiego, takiego Podolskiego, takiego Romańczuka, czy wcześniej, nie wiem, Pazdan w Legii, Grosickiego w Pogoni, każdy klub powinien mieć takiego gościa. I liga wtedy będzie chociaż jakaś, będzie z twarzami. Absolutnie. Jeśli chodzi o Widzew, to... Prawie strzelił z gola z Barceloną, pisze Paweł. A strzelił w debiucie z Wal... Z kim? Już gdzieś mi uciekł ten komentarz. Ale nie debiutował podobno z Barceloną i podobno narzekał na to w wywiadach, że trzeba o 7 rano wstawać. No swój chłop. Ale ten jego prawie strzelony gol z Barceloną był ładniejszy niż nie jeden strzelony gol czyjś. A był ładniejszy ten jego prawie strzelony gol, czy ten nieuznany gol Rasiaka? Nie, nie. Właśnie Rasiaka. To są dwa najpiękniejsze gole w historii polskiej piłki. Te prawie zaliczone. Ja bym rzeczywiście zrobił kiedyś taką tier listę najpiękniejszych goli polskiej piłki, które ostatecznie nie padły. Albo nie zostały uznane. Ale... Koszulki no. Widzewa w jakikolwiek sposób zagrały na waszym sentymencie, bo jak ktoś jest tak stary jak my z Julkiem, no to był ważny element tego spotkania, że wzbudzało dodatkowe emocje. Znaczy mi estetycznie się podobają, ale no ja nie mam prawa pamiętać tych koszulek za dobrze. Ty się jakoś urodziłeś w przerwie meczu z Legią w tym 97. No tak, bo ja się bardzo długo rodziłem, tak od 95 do 2000, więc no wtedy się kończył ten poród. No. Rozumiem. To długi poród strasznie, bo tak, też tak. Miała znieczulenie podane. Ja wtedy się jeszcze nie interesowałem polską piłką. Ile? Który to był rok? 2-0. 2-0, to wtedy się interesowałem Realem Madryt i piłką zagraniczną i Ekstraklasa wjechała dużo później. Taki pierwszy mój sezon Ekstraklasy, który naprawdę mocno śledziłem, to było jak Zagłębie Lubin mistrza zdobyło, a Bohatów był drugi. Wtedy się zafascynowałem tą ligą. Tak więc te koszulki na mnie, ale ładne. Chociaż ŁKS nie miał podobnych czasem kiedyś? To są historyczne. Tak, ale ŁKS też miał podobne. Generalnie no te stroje Biała Góra, Czerwony Dół, to ostatnio bardziej się z ŁKS-em kojarzą, ale to jest historyczny Widzew Bakoma, także nawiązanie do czasów ligomistrzowych dla mnie absolutnie przepiękne. Sprzedały się na pniu chyba w jeden dzień. To było więcej zrobić. Julku, a ty byłeś na stadionie, tak? Tam jakieś kontrowersje były, czy mi się wydaje na Twitterze? A propos, nie? Ale w jakim sensie kontrowersje? Nie wiem, czy był jakiś filmik, że... Julek opluł Rafała Augustyniaka. A czy... Byłeś na Rafała Augustyniaka? Powiedz, że to ty. Znaczy... Po prostu to nie ja, wyjątkowo to nie ja, ale będąc zupełnie szczerym, jakby ktoś nagrał moje, no, 90 minut plus przerwa, no dobra, tam ze 120 minut tego, jak się zachowałem na stadionie, no to myślę, że zwierzęta się lepiej zachowywają. Absolutnie wszystkie instynkty pierwotne mi się uruchomiły, ale nie, generalnie... Lęk pierwotny. Tak. Nie, ale generalnie kibicowsko, no to i Legia bardzo fajnie i my bardzo fajnie. Nie było żadnych, że tak powiem, kwasów, a co się wydarzyło z Augustyniakiem, to wyjątkowo nie ja i też to widziałem tylko na Twitterze. Ej, ale trzeba przyznać,
trzeba przyznać, że Legia jest w tym sezonie bardzo miła. No bo co by nie mówić o tej drużynie, to jednak no, wygrana z Legią jest cenna dla każdego prawie klubu, nie? W Ekstraklasie. I zobaczcie, ile ona przyjemności, ilu klubom przyjemności już Legia sprawiła w tym sezonie. Widzew, Stal, Raków, Jagiellonia, Śląsk. Kto jeszcze wygrał z Legią? Przypomnijcie mi. Molde. Molde strasznie się cieszyło z tego zwycięstwa, bo to ich odwieczny rywal. To chyba tyle? Korona Kielce w Pucharze Polski. Korona Kielce u siebie, wyciągająca na 3-3. Masz rację, Mieciu. Niech kibice Legii, drodzy kibice Legii, nie mówcie, że Legia nie przynosi radości. Dokładnie. Przynosi mnóstwo radości w różnych miejscach Polski, nawet byście się nie spodziewali, w jak wielu i jak mocno pół Łodzi od wczoraj świętuje, dzięki Legii Warszawa. Śląsk Wrocław to 4-0, no przecież Wrocław wtedy nie spał. Cała Norwegia po tych wygranych, no brawo, Mieciu, myślę, że ta narracja powinna robić... Poza tym nawet warszawiacy się cieszą, są przecież kibice Polonii, oni istnieją tak. I myślę, że im również sprawia radość tego typu postawa jedynego klubu w Warszawie. Nie Połomice, tu co drugi mecz to jest mnóstwo radości. Poza tym pamiętajmy, że słaby wynik Legii też przynosi dużo radości tak po prostu, na przykład w Poznaniu, więc... Krakowia też wygrała, będąc w strefie spadkowej, tutaj Paweł przypomina... Pomocna dłoń Polonicy została wyciągnięta. W ogóle pseudonim Legii Warszawa. Pomocne dłonie. Legia, pomocne dłonie Warszawa. Piękny pseudonim. Zobaczmy, kto może liczyć teraz w przyszłości jeszcze na pomocne dłonie. No teraz Bukowicz Piasto i tam walczą o utrzymanie. Tak. No, teraz Piast musi wygrać. Później jeszcze w cymbał od Górnika na wyjeździe. No i potem znowu Jagiellonia, Raków, Śląsk. To są trzy drużyny, które pokonały Legię. Stal to tam zawsze ciężary. Radomiak się rozpędza, no z Lechem to będzie remis 0-0 albo 1-1, no i na koniec zostają Warta i Zagłębie. One jeszcze w tym sezonie z Legią nie wygrały, więc pewnie też ostrzą sobie ząbki. Czy trzeba zaktualizować przyśpiewkę? Legia to miła drużyna, Legia pomoc na dłoń. Nie no, Legia wyrasta na takie ligowe CPK. Nie, CPK. Jak jest polski, czy PCK? No PCK, PCK, CPK blisko, ale PCK, Polski Czerwony Krzyż, Legia Warszawa, rozdaje miłość i punkty. Ale tak mówiąc zupełnie szczerze o Legii Warszawa, Legia od tak, początku roku wygląda jak taki klub środka tabeli, ale w dwóch ostatnich kolejkach. Czy już nic w sumie nie trzeba. W sumie walczymy tylko jedno miejsce wyżej albo niżej. Za to można dostać kilkaset tysięcy złotych od Ekstraklasy. No ale no nie będziemy już się starać. To już zaraz nowe rozdanie w klubie. Już zaraz trener się zmieni. Jakieś transfery będą. To nie będziemy się starać. No. Biorąc pod uwagę na to, że w Legii przed sezonem zapowiedzi były takie, że musi być mistrzostwo, bo tam cegła na cegle nie zostanie. Że... pod Runiejciem jest gorące krzesło i tak dalej, to oczekiwałbym jednego od tego zespołu troszeczkę więcej. Troszeczkę. Chociaż tak kapinkę, tak. Snajper z Curychu pisze, legioniści zamiast grać wysyłają SMS-y o treści pomagam. Już o złe walczą o nowy kontrakt, bo chce mieć więcej impulsów na telefonie, żeby móc więcej tych SMS-ów wysyłać. To jest wielki altruista. Zauważyliście, że w tym momencie w Legii Warszawa trwa to pokazywanie palcem jak na memie ze Spider-Manem. Tydzień temu Kapustka i Wszołek pokazujący, to nie nasza wina, wina obrońców. Teraz Runiajc wzięty na celownik mówi, brakło determinacji piłkarzom i brakło jakości, czyli to wina Zielińskiego. Zieliński się tłumaczy w tygodniu. Tam co, nie mają czasu grać w piłkę, bo jest wielkie szukanie winnego. Tam jest zabawa wchowanego w tym momencie. Kto jest winny? Jest jakaś jedna osoba, którą trzeba znaleźć. Moim zdaniem okaże się, że winny kryzysowi Legii jest wiceprezes do spraw wypożyczeń zawodników z rezerw i jak w końcu się go znajdzie, to Legia ruszy. Tak w czasie pandemii była popularna ta gra Among Us. Tak przez rok była w piku, to taka wirtualna wersja mafii, pewnie ktoś, kto grał gdzieś na jakichś obozach, to kojarzy. To mam wrażenie, że w Legii, Legia to też jest taki Among Us, szukają tego zdrajcy, tylko tam co tydzień jest taki emergency meeting, żeby przedyskutować i zastanowić się, kogo wyrzucić.
na dziś chyba wewnątrz klubu chcą wygłosować Runiejcia, a wśród kibiców chyba Zielińskiego z Mioduskim. Takie mam wrażenie, czytając komentarze. Jakub Orlik znalazł winnego i myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. Trzaskowski. Ej, przecież on czy tak Dune w oryginale w metrze. Właśnie, a mógłby w tym czasie coś zrobić z tą Legią, żeby nie przegrywała, a on co jedzie metrem i czyta książkę. Ale przecież, o nie Mietek, on metrem non-stop jeździ, a to jest przypadek, że teraz akurat ma zdjęcia. Ten jeździ chłop, rowerem po metrze. Komunikacja miejska to jest w ogóle synonim Trzaskowskiego, moim zdaniem. Aj, o tym moglibyśmy długo gadać, ale nie zrażajmy do siebie ludzi może. No. Kurde, zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, żebyśmy my jako eksperci wkupili się w łaski kibiców, czy tutaj w mieszkańców, w taki sam sposób, jak politycy wkupują się w łaski tym jeżdżeniem komunikacją miejską. Nie wiem, czy... Oni właśnie nie rozumieją, że już się nie wkupują, że ludzie się z nich śmieją po prostu, tylko oni mają jakiś taki spóźniony odzew. Ja czekam na kampanię wyborczą, w której po prostu będzie zamiast tego spotu, że wybierzcie mnie, bo ja dam wam pieniądze, to będzie po prostu kandydat na prezydenta wsiadał do PKS-u Grójec. Cześć, to ja, Andrzej Duda. Wsiadam do PKS-u Grójec. Zobaczcie, wsiadam. Kupuję bilet jak każdy. Kupuję, siadam. Jadę. I taki mógłby być ten. No. I na końcu, to ja, bezpartyjny. Bezpartyjny, normalny. Bezpartyjny w autobusie, to jest po prostu przejście gry, boss gry politycznej. Bezpartyjny, niezrzeszony w autobusie. I były sportowiec, Bo... No. Jeszcze były sportowiec koniecznie musi być, taki co kiedyś coś ugrał. No tak. Ale autobusy już nie są neutralne, nie wiem czy widzieliście. Że chyba MZK coś takiego, jakąś akcję zrobiła z Polonią i już dostali pogróżki, że nie wyjadą z zajezdni od kibiców z Legii, bo nie wolno. Polonii nie wolno, nie ma Polonii w Warszawie. Jaki byłby wasz kandydat najlepszy taki sportowiec, polityk? Bo dla mnie cześć, jestem Marcin Bachleda. Mówią na mnie sympatyczny diabełek z Zakopanego. Wsiadam do autobusu, więc głosujcie na mnie w najbliższych wyborach prezydenckich. Pozdrowienia, do więzienia. Więzienia też głosują. Sportowiec? Polityk? Jakby polskie obywatelstwo miał to Josue. Mam wrażenie, że z kimkolwiek się rozmawia, tego nie lubią. Gadasz z piłkarzami ekstraklasy, nie, Josue, straszny pajac, nie lubię go, przesadza. Piłkarze Legii gdzieś w jakichś przebitkach, Liga od kuchni, czy piłkarze na podsuku, nie, ten Josue na boisku, tam mówią do rywali, nie, no straszny cymbał. Myślę, że taki duży elektorat negatywny to też czasami ma szansę, rację bytu. Tutaj Street Fighter pisze, że Jan Woś by się nadawał. No Jan Woś byłby świetnym politykiem. Mówcą. Taki, co ciągle niesie tłumę za sobą. No, ja na Jana Wośa bym zagłosował w każdej okoliczności. Wiecie, w temacie Legii, chyba że jeszcze mamy coś ale w temacie Legii Jacek Zieliński wyszedł w minionym tygodniu i udzielił wywiadu, w którym powoływał się na to, co najbardziej lubi Julek. Na liczby, na statystyki. Jest wywiad, jest pytanie o kryzys Legii, a Jacek Zieliński, przygotowałem sobie trochę obiektywnych statystyk, które są ogólnodostępne na jednej z platform. One oceniają naszą ligę. Według statystyk nie wygląda to tak źle, jak się o tym mówi. Te słowa się średnio zestarzały, jeśli za chwilę dostajesz w trąbę od widzewa pierwszy raz w XXI wieku. Julku, jak sądzisz, jak bardzo te statystyki, czy teraz statystyki wyjdą się tłumaczyć? Myślę, że kibice Legii Warszawa, którzy przyjechali na mecz do Łodzi, pierwsze co po meczu, to sobie wzięli, odpalili Excela i mówili, kurde, ale jest zajebiście, ale jest super. Kurde, ale te cyferki to są w ogóle pozytywne na maksa. I tak pewnie było. Znaczy, szczerze, jakbym sobie budował PR, to bym na pewno nie budował go na Excelu, będąc dyrektorem sportowym Legii Warszawa.
Zajebiste jest to, że żeby powołać się na sukcesy w tym sezonie Legii i Lecha, to Jacek Zieliński musi powoływać się na liczby z jednej z ogólnodostępnych platform, jakieś zaawansowane staty celności wyrzutów z autu, a w Lechu Poznań na poziom jakości treningów. To są te sukcesy Legii i Lecha aktualne. A co do pana Jacka Zielińskiego, to chciałem jeszcze zauważyć, że też wszedłem na jedną z ogólnodostępnych platform, 90 minut. Tu są takie cyferki w tabeli. Legia jest szósta, ma 7 punktów straty do Jagiellonii. To są zbyt pobieżne. Nie wiem, czy to jest... Chyba to wygląda tak źle, jak się o tym mówi. To są zbyt pobieżne statystyki. Poza tym, czy 90 minut jest ogólnodostępne? To jest jednak trochę wiedza tajemna. To jest, ja bym się tym nie sugerował. Czort wie, co ten Mogiel tam naklikał. Ale to w ogóle jest urocze, że ci dyrektorzy się powołują na statystyki, czyli na coś, co w założeniu ma być bardzo konkretne, takie, że wiesz, z twardymi danymi nie możesz dyskutować, po czym mówi, no są takie statystyki i one są dla nas dobre. Jakie? One są ogólnodostępne, ale jakie? Właśnie takie. Tak naprawdę Jacek Zieliński powinien tylko odpowiedzieć, srakie, sprawdź to. To jest często zagrywka. Właśnie też. Powinien jeszcze powiedzieć, są takie badania, ale ja teraz ich z pamięci nie przytoczę, ale one potwierdzają moją tezę. Tak są, ale ja przecież nie pamiętam każdych badań, które przeczytałem, no ale wiem, że są takie badania. Pan chce, to pan sobie sprawdzi. Gdzie? A poza tym, nie wiem. Poza tym pytanie tutaj do kibica, jaki jest wymiar bramki? Ile waży piłka? No nie wiesz, a ja wiem i się znam na piłce. No. Stare zagranie Zbigniewa Bońka. Jakub Orlik pisze, że Jacek Zieliński powoływał się na portal, który Mietek znalazł z wynagrodzeniami. Tam jest również dużo ciekawych statystyk o Legii Warszawa. I właśnie... Jak to się nazywało? Football Salary Net? Jak to się nazywało? Ale słuchajcie, bo mógł się też powoływać na przykład na Fresh Score'a. Przypominam, że Fresh Score daje oceny po meczach i tu na przykład piłkarze Legii niektórzy mieli świetne oceny po tym meczu. Dokładnie jeden, Morishita. Nowy nabytek w końcu. Morishita 7,3 ocena. Więc co, dobry transfer czy zły? Szczerze? Ja widziałem go na żywo. Kurde, a ja narzekałem na Pawła Zielińskiego i na Castratiego. Kurde, jak zobaczyłem tego Morishitę, mówię, super transfery, naprawdę. Paweł Zieliński do przedłużenia, do Widzewa, do końca życia nie gra. Znalazłem tę stronę pana Jacka Zielińskiego, footballlegiastats.com i tu jest, że Legia jest w ogóle najlepsza we wszystkim, ale też jest na dole adnotacja, panie Jacku, ta strona, jeszcze trzeba ją opłacić. To jest faktura do rozliczenia. Legia jest najlepszą legią, jeśli chodzi o kluby piłkarskie w Polsce. Ale ja mam jeszcze taką kontrowersyjną tezę, którą już w sumie pomyślałem o niej, albo nawet jakoś wypowiedziałem ją na początku roku, kiedy Legia pierwszy raz wrzuciła skład, którym wyjdzie na mecz ligowy. Oni mają po prostu, przepraszam bardzo, to będzie jedyne przekleństwo moje w dzisiejszym programie, oni mają chujowy skład. Jak ma kiepską bardzo drużynę. Nie pamiętam, kiedy Legia miała taką kiepską drużynę jak w tym sezonie, jeśli chodzi o personalia. Oni są kiepscy personalnie. Mają kiepskich piłkarzy. Mają strasznie kiepskich obrońców. Nie mają napastnika żadnego w formie. Mają kiepskich bramkarzy. No są po prostu kiepscy. A w ogóle jeszcze pierwszy skład, to powiedzmy, ktoś tam może coś dla siebie znaleźć, jak jest bardzo mało wybredny. Ale ławka rezerwowych. Pierwszym rezerwowym Wojtek Urbański wczoraj. Drugi Maciej Rosołek, ulubieniec warszawskich trybun. Maciej Rosołek. To będzie kolejny piłkarz, który w wieku 32 lat wciąż będzie wielką nadzieją Legii Warszawa. Później wszedł w 90 minucie Gil Diaz, który jest w Legii tylko dlatego, że Stuttgart za to płaci, a Gil Diaz ma to w dupie, że on tu jest. Nie ma żadnej ochoty tu grać. I wszedł legenda norweskiego futbolu Quendrim Zyba. No niesamowita jest ta ławka rezerwowych Legii. A jeszcze przecież Rejczyk, Capaldi, pamiętajmy, Capaldi, on jest szybki, on mógłby się tu przydać. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, gdyż dane mi było to obserwować na żywo. Hosue jest beznadziejnym piłkarzem i przestańmy patrzeć na Hosue przez pryzmat zeszłego sezonu. Szczerze, to jest idealny transfer z Zagłębia Lubin, żeby mu zapłacili jakieś 300 milionów złotych za sezon. Jest beznadziejny. On dał przez cały mecz może jedno podanie do przodu. Wszystko w poprzek.
Zupełnie ale nie, on się do zagłębia nie nadaje, bo on krzyczy na ludzi. Tam jak ktoś krzyczy, jakiś piłkarz, to ma kocówę od wszystkich później. Ale w Zagłębiu nie jesteś w stanie krzyczeć, bo i tak każdy ma to gdzieś, czy ten drużyna wygra, czy nie wygra, więc tam jest tak wygodnie, że przestajesz krzyczeć. Oni i tak w zatyczkach grają, bo jeszcze kiedyś był taki jeden, co krzyknął i wtedy wszyscy zaczęli te zatyczki nosić, więc nie ma sensu. A podoba mi się ta retoryka wokół Legii, że z jednej strony jest Zieliński nie potrafi ściągnąć zastępcy dla kluczowych piłkarzy. Zobaczcie, odszedł Nawrocki, Wieteska, tu Slisz, Lukinias, nikogo Zieliński na to miejsce nie ściągnął. I zaraz później jest dyskusja, Josue? Nie no, odpalmy go, przecież za te pieniądze można ściągnąć dużo lepszego następcę. No, trochę mi się to kłóci w logice, no ale jeżeli Legia może sobie pozwolić na odpuszczenie Josue, które ja uważam, że w tym sezonie jest jednym z trzech piłkarzy, który w Legii daje nadzieję na coś więcej, no to powodzenia Legio. Myślę, że czeka was podobny los, jeżeli chcecie odpuszczać takich piłkarzy jak Josue, że jeszcze pozbędźcie się Wszołka i wtedy możecie ściągnąć sobie od razu trenera z rezerw i wprowadzić tak pięciu zawodników z Centralnej Ligi Juniorów i powodzenia w budowaniu takich sukcesów sportowych jak Lech Poznań przez ostatnie półtora dekady. Damian, ale wiesz jak stary jest Josue? Jest tak stary, że oglądał ze mną i z Julkiem ostatnie zwycięstwo Widzewa nad Legią na stadionie. Tak stary jest Josue. No, Kamil Wielkicki jest 3 lata starszy i ma double-double w tym sezonie. I nie marnuje karne w kluczowym momencie. Loki Balboa wspomina o tym trochę, znaczy on pisze, że Josue jest cienki teraz, bo Slisza nie ma co mu tyłek podcierał przecież, ja bym to w innych słowach trochę ujął, ale jak odchodził Slisz, to mówiłem, że to nie jest dobry pomysł. Ludzie nie doceniali tego Slisza, tam nie ma kto tego w ogóle ogarnąć w tej drużynie. Tam jest taka po prostu indolencja piłkarska, że to się w głowie nie mieści. I sam Josue ci całego środka pola nie ogarnie, bo to nie jest taki piłkarz, który zrobi wszystko, tak mi się wydaje. Ja bym ściągał tego Strzałka ze Stali z powrotem. Tak od razu. Kogo? Strzałka ze Stali. No to też nie jest raczej. No tam środkowych pomocników masz tego Josue tylko, Josue. Kto tam jeszcze jest? Ciekawe jest, że na Widzę wyszli we trójkę Gual, Josue i Kapustka. Teoretycznie wszyscy w pomocy. Trzech ofensywnych graczy, z których każdy coś w tej lidze potrafił delikatnie mówiąc pokazać. No i nic z tego nie wyszło. No bo grał potężny Widzę. Prawda. Łukasz Pudełko, Josue jest tak stary, że widział premierę Lęku Pierwotnego. Też bardzo prawdopodobne, że tak mogło być. Tak tylko zaznaczę, bo żartowaliśmy z tych filmików po meczu. Ja jednak tak po głębszym przemyśleniu jednak jestem przeciwko pluciu na piłkarzy. Zwłaszcza jeżeli to plucie odbywa się przy zejściu do tunelu, gdzie piłkarz jedyne co może, jedyny sposób jaki może zareagować to odejść po tym jak zostanie opluty. Nie plujcie na piłkarzy. Generalnie nie plujcie na ludzi, bo to nie jest najlepsze. A może tam były jakieś lamy na trybunach? Tak, to był sektor alpak. Piłkarze mieli alpakoterapię, czy jakkolwiek to się nazywa. Dobra, kończymy ten mecz, nie? Tak, właśnie chciałem zrzucić taki wniosek, że dość o Legii, dość o Widzewie, chociaż emocji tam nie brakowało. No, ja mam tylko jeszcze komentarz z Legionet, bo tam są, wszedłem wczoraj, bo tam komentarz z Legionet. Komentarz z Legionet, Zulus Kapral. Kurka wodna. Nic chyba z tego aliansu nie będzie, niestety. To ja już kończąc temat, ostatnie zdanie, które powiem na temat tego meczu. Wczoraj oficjalnie klubowi Widzew Łódź anulowałem dług w postaci namiot biały sztuk 1, który był mi dłużny i jak ktoś oglądał, nie wiem, nasz program podziałkowy, to miałem wywiad z prezesem i wtedy jeszcze bardzo go cisnąłem o to, żeby mi oddał. Oficjalnie anulowałem, na Twitterze prezes podziękował, także Widzew Łódź już może teraz budować tylko i wyłącznie akademię i ośrodki treningowe, gdyż nie jest dłużny mi namiotu. A może stąd sukces Widzewa, że prezes wszedł do szatni, słuchajcie, no głupia sprawa, ale ten namiot wisimy, no musimy jakoś wygrać z tą Legią, żeby Julek się po prostu miał trochę radości
w życiu i może nam anuluje. No i anulował. Znowu kolejna świetna zagrywka prezesa Michała Rydza, który jest ostatnio w sztosie. A to jest w ogóle urocze, że jak klubowi idzie, to prezesi czy osoby decyzyjne są wszędzie i tu odpuszczą znanemu youtuberowi namiot. Tutaj udzielą się w trzech programach na żywo. Przyjdą trzy gorsze wyniki, wydajemy oficjalny komunikat, a prezesa generalnie nie ma nigdzie. Nie, ale, ale akurat prezes poszedł do mediów po przegranej w Pucharze Polski z Wisłą Kraków i po przegranej ze Śląskiem Wrocław. Także nie poszedł, jak Widzewowi szło. Tu trzeba było poważnie. No ale wygrałeś derby, wygrałeś z Legią. Już humor gitówa do końca sezonu, może cokolwiek się dziać. Jestem Paweł, pisze, Mierczyński otworzył piwo i dobra, kończymy, bo tu ten. Jak kolega Mierczyński zauważył, kończymy, bo tu ten. Panowie... Nie piwa, to jest, wspieram polski biznes. Pewnie jest to bardzo szkodliwe dla mnie, ale nie ma cukru i całkiem dobrze smakuje, więc... Jak nie ma cukru, ma w sobie wszystko. Uran, azbest, odpadki atomowe, ale nie ma cukru. To musi być wspaniały napój. 40 gramów kofeiny na 100 ml, czyli ma to sobie dwa... Dużo kofeiny. Nie ma cukru, nie tak, to jest zdrówko samo. Na szczęście nie ma resztek, cząstek Czeczenów, ale za to ma uran. Panowie, stała się rzecz ważna. Kamil Grosicki nie zaliczył gola ani nie zaliczył asysty, ale był blisko. Natomiast jego rzut karny obronił Sokratis Diodis. Redaktor Sipika, skoro już się odzywa, skoro mecz minął, skoro rzeczy się odbyły, to chciałbym o komentarz do tego rzutu karnego świetnie obronionego przez Diodisa oraz przez komentarz do gola dupą strzelonego przez Dawida Kurbinowskiego. Co za dzień? Jeszcze co sądzisz o postawie Poletanowicza w tym meczu? O właśnie. Zupełnie szczerze, jakbym miał do wyboru Hosułę Poletanowicz, biorę Poletanowicza. Zupełnie, mówię to zupełnie szczerze. Kurbinowski, to już tydzień temu mówiłem, że do kadry, a po tym golu, no to moim zdaniem... Jeszcze w defensywie był... pomaga Kurbinowski, wybił piłkę. No, dokładnie, a kto wybił z linii bramkowej piłkę, jak było 1-0 dla Pogoni? Kurbinowski. I to zupełnie, zupełnie serio. No i ten strzał Grosika to jest dla mnie piękny przykład i zupełnie szczerze, jakbym był trenerem młodzieży, to bym wziął tego karnego i pokazywał młodzieży. Jak się strzela karne, to się patrzy, a nie zamyka oczy i wali nawet nie stałej pety, bo to nawet nie było stałej pety. Zobaczcie sobie powtórki. Grosik patrzy na piłkę, nie patrzy na bramkarza. A wystarczy spojrzeć, gdzie idzie bramkarz i strzela sobie po prostu bramki z tego. No, nie wiem, no to chyba Zagłębie Lubin, moim zdaniem to ona powinna zdobyć mistrza Polski w tym sezonie, a Poletanowicz zostać MVP sezonu zamiast Grosickiego. No ja się zgadzam, to jest fajne. Jeśli Jagiellonii przestanie żreć, to Zagłębie mistrzem wybieramy, bo taki sezon ciekawy bardzo, ale właśnie, żeby Zagłębie go wygrało, bo tak wygląda ten wyścig o mistrza, poza Jagiellonią w tym momencie. No, kurde, żałuję, że usunąłem folder sprzed chyba 3 tygodni z Uniwersum albo sprzed 2, bo tam był cykl życia Zagłębia Lubin, czyli przegrają 2 mecze, chyba jednak spadek, tam jest za wygodnie, wygrają 2 mecze, może puchary, może coś więcej i zaraz znowu będzie pętelka, więc teraz po 2 zwycięstwach, oczywiście bez wampira energetycznego Waldemara Fornalika, który już chyba skończył karę i będzie mógł usiąść sobie i pić krew z ludzi siedzących na ławce rezerwowych. Zagłębie Lubin dało radę, ale kurde, wiadomo, że będziemy się bardziej skupiać na Pogoni. Wszyscy w ryj. Wszyscy w ryj. Remisy, to Pogoń musiała też dać ciała. Mam pomysł na ankietę, Mateusz, możesz zrobić. Przeczytam skład Dzika Szery, 0 kalorii i zrób ankietę, kto ma lepszy skład, Dzik Szery czy Legia Warszawa. Acesulfam K, sukraloza, chlorek sodu, karmel amoniakalny, sorbinian potasu, benzoesan sodu, winian L-karnityny, inozytol, niacyna, kwas pantotenowy, cytryniany sodu, aromaty, koncentrat z czarnej marchwi. Sorbinian potasu brzmi jak łotewski napastnik.
Mi się najbardziej podoba karmel amoniakalny. Mi też karmel amoniakalny brzmi jak coś, co jest potrzebne bardzo w diecie każdego, żeby być po prostu zdrowym. Czy dzisiaj już przyswoiłeś sobie dzienną dawkę karmelu amoniakalnego? Wydaje mi się, że ta nazwa może być Mieciu skrócona, bo ja widzę, że to jest karmel amoniakalno-siarczynowy S150D. D moim zdaniem oznacza tu witaminę D. Dostaje sacharozę zarówno dwutlenku siarki, jak i amoniaku. Służy do barwienia produktów. No tak, to brzmi coś jak skład czegoś, co się dodaje w tych takich komorach gazowych, których kiedyś używano do zabijania ludzi, którzy byli skazani na śmierć. Ale smaczne bardzo. Muszę zobaczyć, co to jest. Ale przynajmniej nie ma cukru. Słyszycie? To jest zdrowe, jak jest napisane bez cukru, przecież to jest... Słuchaj, ja mam nadzieję, że pierwsze co, jak się twoja córka dzisiaj obudziła przed przedszkolem, nalałeś jej szklaneczkę bez cukru, dzika, bo to samo zdrowie. Ja ostatnio byłem w szpitalu, to ludziom do kroplówek lali. Tam wszyscy leżą tacy bez życia, a oni w kroplówki im to leją. Sprawdzam, co to jest ten karmel amoniakalny. To jest barwnik i ma słodko-gorzkawy smak z nieco kwaśnym posmakiem. Kwaśne nuty. A ja czytam o sukralozie, którą też wymienił Miecio, i to jest rakotwórczość. Nie będę klikał. Ej, ale fun fact jest taki, spróbujcie sobie wpisać jakimkolwiek produkt żywnościowy i dodać rakotwórczy w Google. Kiedyś się tak bawiłem. I większość rzeczy, które wpiszecie, okazuje się, że się nie nadaje, bo nas zabija. Pisałem marchew rakotwórcza. Ej, widziałem drugą stronę. Regularne spożywanie marchwi ucina ryzyko rozwoju nowotworu nawet o 20%. Marchew pierwszym dobrym produktem. Proszę. Nie, przepraszam, ja to pomyliłem się. Ja kiedyś o tym chodziło o ten... Jezu, jak się nazywa, że coś zjesz i jesteś w nastroju do robienia różnych rzeczy. Afrodyzjak. O. A, afrodyzjak. No rzeczywiście, kochanie, mam dla ciebie dzisiaj sukralozę i karmel amoniakalny. No to będziemy oglądać pewnie coś na Netflixie, nie? No tak, no jak masz karmel amoniakalny, rzeczywiście. Ale wpisałem, słuchajcie, pieczarka afrodyzjak. Polskie pieczarki uznawane są również za afrodyzjak. Mogą być doskonałą bazą. Hiszpańskie to już w ogóle jest, wiesz... antyafrodyzjak. Marchewka była uznawana za silny afrodyzjak już przez starożytnych Greków. Dawno. Chcecie coś o pogoni i zagłębiu, czy tak, przerzucamy się już na żarty? Bardzo chciałbym, bo to jest... Kiszona typowa... kapusta, często towarzysząca na naszych polskich stołach potrawa, nie kojarzy się nam z afrodyzjakiem, a jednak jej kwaśny sok jest jednym z najmocniejszych afrodyzjaków. Przepraszam, już nie będę. Ale to jest świetna zabawa. Świetnie, że ja rzeczywiście. Myślę, że nawet Legia Warszawa może być afrodyzjakiem, skoro już wszystko. Dlaczego nie? Mecz Legii Warszawa. Innych klubów, gdy przegrywa, to pewnie tak. To na pewno. Ale Pogoń Szczecin to jest walka z przeznaczeniem. Pogoń Szczecin nie gra w piłkę nożną. Pogoń Szczecin gra z przeznaczeniem. I to świetnie chyba Błażej Łukaszewski zauważył, że dobra, Śląsk pogubił punkty, przegrał z Jagiellonią. Dobry wynik dla nas. Raków spuszczą. Świetnie. Lech też traci punkty z Górnikiem i wygląda jak gówno. Więc teraz my musimy tylko zrobić swoje, ograć tych Waldków, którzy ze wszystkim przegrywają. I cyk, 0-2 u siebie przy pełnym stadionie. Cyk, Grosicki, najlepszy piłkarz ligi, marnuje karnego. Cyk, Diudis, pośmiewisko ligowe, broni karnego. No to jest najbardziej pogoniarski mecz w historii Pogoni. Kibice Pogoni znają tylko takie mecze. Gdy już dobrze idzie, gdy już wszystko się układa, Pogoń zawsze gra taki mecz. Zawsze. Gdy już się wydaje, że wszystko może się ułożyć, Pogoń zawsze rozgrywa mecz z Zagłębiem u siebie, gdzie najlepszy piłkarz marnuje karnego i dostajesz plaskacza na otrzeźwienie. To jest niesamowite po prostu. No i w Pucharze Polski będzie tak samo, tylko pytanie, czy w półfinale, czy w finale, bo jakby innej opcji nie ma. To musi się skończyć brakiem trofeum. Ja bym się zastanawiał,
Czy pogoń czasem nie sprzedawała informacji z Olimpu od Zeusa komuś? Bo był taki jeden gość, który tak robił i później miał podobną karę do tego, jak wygląda los pogoni Szczecin. Czyli tak zwana starogrecka konfitura. Old 60. Pra 60 właściwie. Prometeusz miał wyrywaną wątrobę, prawda? To kibice Pogoni mają wyrywaną wątrobę co kilka tygodni, ale przez Zagłębie Lubin, nie przez Wielkiego Orła. Nie, mi o Syzyfa chodziła. Prometeusz tam ogień ukradł, a Syzyf tak, to tak. Był, że on się tak pysznił, że jak on się zna z bogami tutaj i coś tam w końcu z daleko poszedł w tym swoim flexowaniu się. To bardziej los Pogoni Szczecin mi przypomina to cykliczne wyrywanie wątroby niż tylko wtaczanie kamienia, dlatego na niego nawiązałem. Tylko, że właśnie to wtaczanie kamienia się charakteryzuje tym, że zawsze jest ten moment, w którym się wydaje, że już zaraz go wtoczę i będzie za i jeb. A Prometeusz to miał jednak, on po prostu tylko czekał na... No a Pogoń też tak czeka cały czas tylko, że no wiesz, że ta Zagłębie Lubin przylecie i rozszarpie ci pazurami wątrobę. Ty wiesz, że tak będzie, nawet jeśli go długo nie ma. No mi się wydaje, że teraz niektórzy o tym już zapomnieli, że już była taka atmosfera takiego lekkiego może jednak tym razem, ale tu, no nie, przegrywając taki mecz nie da się zdobyć mistrzostwa Polski. Przez dwa tygodnie Pogoń Szczecin była najbardziej docenianą drużyną w Polsce, bo i Puchar Polski i jako jedyna w czołówce nie gubiła punktów, także dwa tygodnie Pogoń Szczecin wzór. Musiało się tak to skończyć. Znaczy skończy to się dopiero, wiesz, w finale Pucharu Polski, nie? Bo oni chyba dalej w nim są. Więc w finale Pucharu Polski po prostu pokarnych Grosicki znowu nie strzeli karnego decydującego i po prostu Pogoń przegra na rzecz Piasta Gliwice, który spadnie i wygra Puchar Polski. Taki to będzie sezon. Słuchajcie, wpisałem Sokratis Diudis Afrodyzjak, brak wyników. A. To jest dziwna sprawa. Ej właśnie, a Pogoń ma tylu tych Greków jeszcze do tego, nie? Coś jest na rzeczy. No... Taki, cały powiem, taki Rolling Stones, taki Syzyf. No ale to zobaczcie ten, jaki Diudis jest niekoleżeński. Kurde, Pogoń ma tylu Greków, a Diudis to wziął i poobronił wszystkie strzały. To nie było sympatyczne. To, ale to tak mówią, że na ten, jakbyście kiedyś pojechali do roboty do Anglii, to mówią, najgorzej z Polakami. No i to jest to samo, tylko z Grekami. Że wiesz, jak jesteś na robocie za granicą, to najgorzej ze swoimi krajanami. No i Diudis pokazał, że nie ma nic gorszego niż tylko, wiesz, Grek Grekowi Grekiem. Znane przysłowie, no. Już Sienkiewicz o nim pisał. Dla mnie jeszcze ewentualnie Pogoń Szczecin to może być Iolao z serialu o Herkulesie. Nie wiem, czy pamiętacie taki stary serial. Tam był Herkules, który wszystko robił. Iolao był takim kumplem od Heheszków. No i Pogoń Szczecin jest takim kumplem od Heheszków w Ekstraklasie, że coś tam pomoże, jak już jest coś tam opowie, ale inni zgarniają najważniejsze rzeczy. A był zawsze właśnie ja ten serial dla tego Iolaosa oglądałem, bo ten Herkules to mnie denerwował, szczerze mówiąc, był taki zawsze nadęty tak. I taki smutas i w ogóle zresztą to wyszło, bo teraz ten Kevin Sorbo jakimś strasznym szurem jest, z tego co mi wiadomo. A ten Iolaos, to o nim w ogóle powinien być serial. Ja też zawsze lubiłem Iolaosa i kiedyś miałem na profilowym Iolaosa nawet. Powinien być taki spin-off o Iolaosie w ogóle. Już tam tylko właśnie Iolaos też by być i tak długoplanową postacią swojego własnego serialu. Bez tego to nie ma sensu. Taki Saul Goodman, tylko Herkulesa. Czyli co? Czyli Pogoń nie będzie mistrzem, to już ustaliliśmy, tak? Nie będzie. Okej. Okay. Wicemistrz czy finalista Pucharu Polski? Wicemistrz i finalista Pucharu... Nie, czwarte miejsce... A nie, czekajcie, oni grają w półfinale z Jagą, tak? Tak. Aha, czyli nie może być tak, że będą w finale, a... No to by pasowało... Nie, no dobra, wicemistrz i finał Pucharu Polski przegrany w karnych, to by był... To by był jakiś scenariusz, nie?
Tutaj czat dobrze sugeruje, że no nieprzypadkowo pogoń ma nazwę pogoń, bo to znaczy, że cały czas gonisz, nie ma tego stanu dokonanego. I może to jest właśnie przeznaczenie. No pogoń Siadłce też chyba nie była nigdy mistrzem Polski, nie zdobyła Pucharu Polski. Więc... Oni wiedzą, że gonienie króliczka jest po prostu ciekawsze, nie chcą tego robić, bo wiedzą, że jakby zdobyli ten sukces, to byłaby radość przez chwilę, ale w końcu kibice poczuliby tę pustkę. Poczuliby, że już nie mają w sobie tego celu życiowego, że już to zostało osiągnięte. I po prostu nie chcą im tego robić, bo to by mogło ich doprowadzić do depresji. A tak to kibice Pogoni cały czas są pod prądem. Oni cały czas nie wiedzą, jak to smakuje. Oni dążą do tego, liczą na to spełnienie. Życie ich opiera się na tej ciągłej chęci poznania tego smaku, a nie jest im to dane. I może to jest właśnie ich największy sukces. Prawda, bo liczy się droga, nie cel, jak zrealizujesz cel, no to się tak, no i co? Co teraz? A pogoń zawsze goni króliczkę. To jest piękne. To jest sukces. Martwi mnie jeszcze jedna rzecz w kontekście pogoni. Eftimis Kuluris ostatnio mało goi szczera. Mógłby więcej. Takie mam przekonanie. W sensie, że stać go na tak, to. Ile okazji, że to całkiem niezły napastnik tak generalnie. Znaczy... Powiedzenie całkiem niezły napastnik o chłopie, który ostatnią bramkę strzelił w filmiku na YouTubie z datą 2011. To jest odważna teza, ale okej, pozwalam redaktorze Smyk ją... Nie, no, ma sporo tych bramek chyba. Ile on jeszcze? 9. No tyle co Szczepan, a Szczepan to właściwie polscy napastniki. Lato, Smolarek, Lewandowski i Szczepan. No, tylko tak coś się chyba ostatnio chłop zaciął i to nie jest tak, że gra też w klubie typu Ruch Chorzów, w którym jak masz okazję na bramkę, to w ogóle odpalasz tort, świeczki i chłopakom z zespołu dziękujesz, tylko Grosicki mu co mecz daje ze 3 patelnie. No nie wiem. Szczerze, no taki no. Fajny napastnik na to, żeby nie zdobyć żadnego trofeum w tym sezonie. Kempes tutaj pisze, z Legią strzelił, ale kto Legii nie strzela. No ja mam tych goli, to trochę jak w tych niektórych pucharach, jak jest tyle samo, to się odlicza punkty zdobyte na najsłabszej drużynie w grupie. To walka o króla strzelców też tak powinna wyglądać, że gole z Legią się odlicza. A ja pamiętam, jak ty, Damian, strzeliłeś im w tym sezonie. Bardzo ładny gol. Ładniejszy niż ten, co Mieciu strzelił. No Julek to z karnego, to wiadomo, że Legii to łatwo. Nic szukać. Dwa fajne komentarze odnośnie Pogoni znalazłem. Jakub Jankowiak. Ostatnia Pogoń, która była mistrzem Polski, to Pogoń Lwów. To było trochę dawno. I Paweł Marcin Jurkowski. Maybe real mistrzostwo Polski was the friends we made along the way. Czy oglądają nasze widzowie z zagranicy, to cieszę. A słuchajcie, bo wydarzyła się duża kontrowersja w ten weekend. Stal Mielec nie chciała zagrać meczu w tygodniu. I generalnie była strasznie nieuprzejma. I Jacek Klimek odebrał telefon, ale powiedział, wyślijcie to pismem. Ruch Chorzów się pochorował i godzinę przed meczem powiedział, kurde, jednak innym razem to trzeba. To tak jak ci znajomi po 30, co tak, przyjdziemy i 2 godziny przed imprezą. Nie, no wiesz, to nasza mała chora w ogóle, straszne korki i mnie coś w krzyżu łupie, a w ogóle to na jutro do kościoła na 12 idziemy. Jakbyśmy się zasiedzieli dzisiaj w sobotę, to byśmy nie wstali. No i Stal Mielec uznała, że nie chce przekładać tego meczu, że jednak będzie tak nieuprzejma, że chce zagrać mecz normalnie w niedzielę o 12:30, a nie gdzieś tam w środę o 5:30. Miała prawo moralne, czy nie miała prawa moralnego? Nie, no to jest Stal Mielec, to możemy wybaczyć. Stal Mielec ma do wszystkiego prawo. I jeszcze... No, znając te perypetie ruchu Chorzów, no, które jakby były oficjalnie ogłoszone, że oni tam głównie są chorzy i mają problemy, to jak sobie włączyłem ten mecz, to patrzyłem na Stal Mielec, jak na takiego rekina w pierwszej połowie, który poczuł krew. I on tylko, to było widać, że oni, ojej, ruch Chorzów jest rozchorowany,
Na pewno tego nie kurde, ale to był egzekucja. Jest, wiesz co, jest jakiś taki stary gif z jakichś protestów, jak kręcą Małysza, jak nakręcają gościowi ten taki motorek na plecach, to Stal Mielec wygląda jak, że była to po takim półgodzinnym nakręcaniu na plecach. Ja uważam, że to najlepsze, co się mogło zdarzyć Ruchowi, bo przynajmniej ma najlepszą ze wszystkich drużyn Ekstraklasy wymówkę na porażkę ze Stalą Mielec, gdzie nie oszukujmy się, Ruchu Chorzów, jeśli oglądałbyś mecze Ekstraklasy, to wiedziałbyś, że nie masz szans ze Stalą Mielec, bo to jest Stal Mielec z potężnym Ilią Szkurinem, ze wspaniałym Domańskim, z dużym talentem Igorem Strzałkiem, który myślę, że przydałby się w Legii Warszawa, wieloma innymi wspaniałymi piłkarzami. Ruchu, możesz się łudzić, że miałeś szansę ze Stalą Mielec, aktualnie nikt nie ma szans ze Stalą Mielec, bo to jest Stal Mielec. Tak, tak. To trochę jak Wisła Kraków by się rozchorowała przed meczem z Barceloną Guardioli i później nie, no my byśmy walnęli. To byłby początek kresu, czy właśnie kres początku wielkiej kariery Guardioli, ale niestety Marcelo... Mieliśmy to, gdyby tylko nie siatkonoga Glika, to Kolumbia, to 5-0 byśmy wygrali. Gdyby tylko Glik nie zagrał w siatkonogę wtedy. W ogóle nie było żadnej, a nie, była, dobra, to jest oficjalne, przepraszam. Tak, była siatkonoga, była. Była, tak. Była siatkonoga. Akurat, wtedy nie robili vloga. To była ta jedno 10 minut przez całe zgrupowanie, kiedy akurat wyłączyli kamerę i poszli do toalety. A to ciekawe, bo to jest trochę jak na policyjnych interwencjach. Akurat na 10 minut zgaśnie kamera w kluczowym momencie. Jak te naprawdę złośliwe rzeczy martwych, nie? To jednak jest. Akurat Łukaszowi Wiśniowskiego upadła bateria. No co zrobić? Nie miał przy sobie innej. Kamil Glik świetnie się rehabilituje. Nie wiem, czy widzieliście. Stojąc przy stoliku z alkoholem na gali freakfightowej w sobotę z całym towarzystwem peszkowo-góralskowo-hajtowym. Ale... Prędzej czy później on tam wyjdzie, nie? Zawalczyć. I w sumie życzę tego Krakowi, żeby on po prostu już przestał udawać, że jeszcze będzie. Ale dobra, bo to ciągle o Krakowi teraz mówimy. Będzie później segment. Z jakiego kraju jeszcze piłkarza powinna ściągnąć Stal, żeby pokazać, że tam też można ogarnąć dobrych piłkarzy. Tutaj ściągniemy pana z Estonii, tutaj Białorusina. Może Maltańczyka? Niech będzie Maltańczyk, który strzeli 2 gole. Czekam na gościa z San Marino, na Luksemburczycy już był taki Chris Phillips, to może coś innego, ale jakiś, nie wiem. Ja czekam na gościa z Mielca, jak gościa z Mielca sprowadzą, już przejdą grę. Ja się nie mogę doczekać po prostu końca czerwca, kiedy w składzie Stali Mielec będzie 3 piłkarzy, a na trening będą wychodzić masażystami, dzieciakami i łapankami, żeby w ogóle, to nawet nie chodzi o to, żeby zagrać tego, sparring 11 na 11, to 5 na 5, żeby w ogóle pograć, będą potrzebowali 3 chłopów z ulicy i ta Stal Mielec sobie zaraz ogarnie właśnie transfer typu, a kurde, oddaliśmy najlepszego bramkarza Ekstraklasy do klubu pierwotnego, Jacek Klimek. Wydzwoni w sekundę najlepszego bramkarza Ekstraklasy, po czym jeszcze wyślę maila, nie wiem gdzie, do Łotwy i tam ściągnie napastnika, który w ogóle jest top. To jest piękne, naprawdę Stal Mielec. Ale mają Łotysza i to dobrego, który zaliczył... Czekajcie, on asystę wtedy zaliczył, nie? Przy tym co taki... Tak, to była po całym internecie, tak, to Janusz Zemas zarobił tam asystę piętą. Nie no, Stal Mielec jest najwspanialszym, to jest zdecydowanie mój ulubiony polski klub w tym momencie, uwielbiam ich i no wiem, że to się nie skończy raczej pucharami, bo w końcu przychodzą takie mecze jak z Radomiakiem, ale no jestem bardzo... Bardzo zbudowany ich postawą w tym sezonie. A dlaczego miałoby się nie skończyć pucharami? Przecież ta strata jest tak mała, że wystarczy tutaj 2 weekendy przycisnąć i już jesteś w pucharach. Nie może się skończyć pucharami, bo puchary się wcześniej zaczynają, a Stal Mielec na etapie, jak się zaczynają puchary, gra masażystami. Tam jeszcze prezes Klimek akurat będzie walczył o... Nie, wybory to wcześniej, ale to wcześniej, w lipcu to Roman Skrupa akurat jest na wakacjach i nie ściągnie 3 najlepszych piłkarzy w lidze.
a Jacek Klimek akurat w lipcu woli dłużej pospać, więc tak na sierpień jakby te puchary przełożyć. Ale uwielbiam to, że tam inne kluby, jak to ujął Mieciu, flexują się, prawda? Że tu mamy 18 skautów, 5 subskrypcji wykupionych na Y-Scoutach, a wychodzi Jacek Klimek, to jest Roman Skorupa. To jest nasz scouting. Roman Skorupa. I zamknięty temat. I tam ci stoją, ten sztab Rakowa w 50 osób na zdjęciu, a jeden Romek se stoi. Siemanko. Swego czasu bardzo popularne były te filmiki, jak ktoś jest mały, ale szeroki, jest ta muzyczka, jak zawsze był szeroki Putin. I tutaj powinien stale zrobić taki filmik z Romanem Skorupą, który wchodzi po prostu na takiej bujance i tu przynosi. Pan Szkurin jest. Wcześniej pan Hamulić, proszę bardzo. Chcecie dobrego piłkarza? Dzwońcie. No, i tak powinny wyglądać transfery, a nie jakieś scoutingi, coś. Po prostu ściągasz, jest dobre albo nie. No. To jest prosty sposób. Też jest piękne, że najlepszy bramkarz zeszłego sezonu, Bartek Mrozek, bo akurat nie mieli nikogo, to ten. No musieli tego Mrozka oddać, no bo tam Lech Poznań go chciał. Ja, Kochalski, proszę bardzo, najlepszy bramkarz Ekstraklasy sezon drugi. Ja powiem szczerze, ja nie wiem, oni zaraz wyciągną tego. Jakiegoś Buricza po prostu w przyszłym sezonie i też będzie najlepszym bramkarzem Ekstraklasy. Dla mnie to jest coś niesamowite, to że wiecie, jakby oni ściągnęli jeszcze Maltańczyka, tam nie wiem, z jakiegoś, no że gdzieś tam grał po prostu w jakimś, w jakiejś lidze, w jakikolwiek sposób osiągalnej dla polskich oczu. Nie, oni go wyciągnęli z Ligi Maltańskiej, on grał w drużynie Hamrun i po prostu z tej drużyny Hamrun bezpośrednio do Stali Mielec. Jestem ciekaw, jak ty się w ogóle trafia na taki ślad, że, bo czasami jak zostawisz telewizor włączony i on już tam gra i zaczynają jakieś dziwne rzeczy lecieć, nie? To jakieś programy polityczne, to jakieś, jakaś powtórka serialu sprzed 30 lat, ale co musisz mieć na telewizorze odpalone, żeby on grał tak długo, żeby w końcu włączyć Ligę Maltańską? I żeby nie transmituje Ligi Maltańskiej. Jedynie mogli go zobaczyć, nie wiem, w kadrze jak gra, bo widzę, że jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Słuchajcie, Malta. Ja bym jeszcze się zapytał, czy w ogóle Liga Maltańska istnieje, tak? Czy Roman Skorupa nie potrzebuje oglądać meczów. On wie. Roman Skorupa wie, ale inni tam próbują, analizują. A nie musisz nic analizować, sprawiać, jak po prostu wiesz. Także co mam wam. Roman Skorupa zamyka temat. To jest moim zdaniem Stal Mielec. Roman Skorupa to jest kod jakiś wpisany przez Jacka Klimka na piłkarzy. Tak się nazywa kod. Dajesz tyldę na klubowym komputerze, wpisujesz Roman Skorupa i wyskakują ci dobrzy piłkarze z nieznanych krajów. Trochę geografii, trochę dobrego grania, wszystko się zgadza. Roman Azakmi Skorupa. Słuchaj, Marcin, ale jestem więcej niż pewien. Będzie grał pan Roman Skorupa komputera i statystyk to używa tylko do tego, żeby zobaczyć Otomoto i Mercedesy z 2006 roku, czy mają na pewno mniej niż 200 tysięcy przebiegów. Pan Roman Skorupa nosem, a nie za przeproszeniem jakiś tam Y-Scoutem, czy nawet nie chcę wymawiać tych jakimiś Excelami, czy innymi tym gumwnami. Pan Roman Skorupa sobie po prostu mówi, poproszę Kochalskiego. No i Kochalski jest najlepszym bramkarzem Ekstraklasy. A w statystykach, w tych Excelach mógłby mieć nawet same zero. Nieważne. Pan Roman Skorupa. Czy słyszeliście kiedyś Jacka Klimka, który musi sięgać po ogólnostępne statystyki, które pokazują, że jest dobrze? Nie, Jacek Klimek pokazuje, mówi tak, to jest tabela rozgrywek. Tutaj, prawda, Stal jest w środku tabeli. Poza tym tutaj jest nasz budżet, możecie zerknąć do skarbca. Tam jest odłożone kilka baniek złotych. Nic się nie dzieje, wszystko jest wspaniale. Nazywamy się Stal Mielec. Zaobserwowałem właśnie Romana Skorupę na Twitterze, tak bardzo mi. Kurde, Mietek, bo mnie przerażasz. Pan Roman Skorupa aż tak ogarnia komputer, że ma Twittera. No, niedobrze. Żeby się tylko, wiesz, w tym komputerze nie zakochał. Bo zacznie nie, jakieś Roman tenie... jest aktywny na Twitterze z tego, co widzę. Każdy powinien być aktywny. Bob Kelso w temacie ruchu Chorzów. Daj mi mecz w tygodniu, mam chorą drużynę.
Dajmy ten mecz człowieku. W sensie ja rozumiem, że Ruch chciał ten mecz przełożyć i tak już się łapali wszystkiego, ale oczekiwanie od Stali Mielec, że go przełożą, pisząc do nich dzień przed meczem, i to naprawdę mam w dupie, czy to było 23 godziny przed meczem, czy 27 godzin przed meczem, bo niby jak jest 24 przed meczem, to można jeszcze przełożyć, a wcześniej, a później to już nie. Kurde, kibice już sobie zorganizowali jakiś wyjazd, mają bilety, to jest niedziela 12:30, więc ktoś tam jednak przyjdzie. A kto by przyszedł na Stal Ruch w środę o 17? Przecież też gramy dla kibiców. Ja wiem, że ludzie to oglądają, ale jeżeli już ludzie w Mielcu mają tę drużynę w Ekstraklasie, która gra dobrze, no to no naprawdę, no nie bawmy się w jakieś przekładanie meczów. Poza tym, no... Czy Ruch Chorzów, ja wiem, że Ruch ostatnio miał zwyżkę formy i sami o tym mówiliśmy tydzień temu, ale Ruch Chorzów od lipca wygląda, jakby miał wirusa i nieprzypadkowo jest na przedostatnim miejscu w tabeli. No. Pozwolę sobie dzisiaj ja zagrać kartą żartu fekalnego i przejąłbym się bardziej tą prośbą Ruchu Chorzów, gdyby nie to, że Ruch tyle razy jesienią się zesrał bez wirusa. No nawet jak udostępnili te wiadomości, to Ruch 16:42 w sobotę wysłał wiadomość, że chcieliby mecz przełożyć. To daleko jest do 24 godzin. No i zupełnie szczerze, jak jesteś Beniaminkiem i chcesz się utrzymać, to jest dużo rzeczy, które musisz zrobić, ale również potrzebujesz trochę szczęścia. Ruch nie ma szczęścia. No bardzo mi przykro, ale po prostu po ludzku tego szczęścia nie ma. No tak. I pewnie będą potem takie głosy. A jakbyśmy z tą Stalą zagrali zdrowym składem, to może by te 3 punkty, które brakowało, były. Niestety, szczęście jest bardzo ważne w życiu. Czy, mówię znowu, to się przyda. To się przyda, jak będą w Ruchu analizować, dlaczego spadli, tylko jest za dużo meczów jesienią, gdy niczego nie brakowało, tylko na przykład dowiezienia zwycięstwa przez jeszcze 30 sekund. I tak samo było na przykład z Jagiellonią w Białymstoku i w szeregu innych meczów. Można było ograć ŁKS więcej niż raz. No były różne inne mecze, a wierzyć, że akurat to by zrobiło różnicę z rozpędzoną Stalą Mielec, która jest jedyną polską drużyną poproszoną do Superligi, no dziękuję bardzo. Matthew Broderick pyta na czacie, będziecie się teraz zachwycać Stalą, bo wygrali ze Starzyńskim i Foszmańczykiem? Nie, tak. Będziemy zachwycać się Stalą dlatego, że wygrali więcej meczów niż 9 innych zespołów w Ekstraklasie, bo wygrali tyle samo meczów co Legia Warszawa, która ma budżet 150 milionów złotych czy tam więcej. Będziemy zachwycać się Stalą, bo wygrała tylko jeden mecz mniej niż Raków Częstochowa czy Lech Poznań. Dlatego będziemy zachwycać się Stalą Mielec i nikt nam tego nie zabroni. Stal jest najlepszą, najlepiej punktującą drużyną w tym roku. Można sobie sprawdzić na ogólnodostępnej platformie 90minut.pl. Co więcej, Stal sobie wypożycza Maksymiliana Pinżota, jak to powiedział mnie taki, będę się tego trzymał. Nie, ja to komuś ukradłem, żeby nie było. Chyba na Leszkowi. To nie spadnie. Obrońcę, którego Lech potrzebuje aktualnie jak tlenu. Także czego chcieć więcej? A czy w ogóle Ruch, jak mówiłeś Julku, o 16, tak? A mecz jest następnie, w zasadzie rano, następnego dnia. No to jest za późno. To byłyby gigantyczne koszty ze strony Stali Mielec, podejrzewam również. I słabo wobec kibiców i tak dalej. Także to było, no tak jak mówisz, no pechowo się wylosowało, ale nie tu będzie pogrzebane w razie czego utrzymanie. Nie mogła Stal tego zrobić. Poza tym jeszcze jest jeden ważny argument. Życie to nie bajka. Musi to Ruch Chorzów zrozumieć. Życie to nie bajka. Zdarzają się sytuacje ciężkie i nie zawsze książę na białym koniu przyjdzie i ci pomoże. Tak więc no trudno. Tak to już czasem bywa, co nie? No, a nawet życie czasem chce być bajką, ale na końcu tam Mufasa ginie czy matka Bambiego. Nie co dzień jest niedziela. No. Poza tym, kto z nas nigdy nie poszedł, nie wiem, na stoperanie gdzieś na jakieś ważne wydarzenie. No. Zresztą słuchajcie, no jak jedziesz sobie do Mielca, a w pierwszym składzie wychodzi Domański, Göttinger, Januzemas i Pinżot, no to jest ten moment, żeby sobie powiedzieć, dobra, życie to nie jest bajka. No trudno. No. To jest taki lepszy, żeby oszczędzać.
To jest taki mecz, żeby oszczędzić kilku kluczowych piłkarzy, bo i tak, że wiesz, że dostaniesz w trąbę. Właściwie to dobrze, że się rozchorowali ci z ruchu, bo se mogli w domu zostać, a i tak by przegrali. No to kurde, chłopaki se odpoczną, mimo że na kolejny mecz będą zwarci i gotowi. Znaczy, żeby być uczciwym, ruch w ostatniej kolejce naprawdę bardzo dobrze wyglądał i ja bym tutaj nie wykluczał, że gdyby nie ten pech, to by powalczyli z tą Stalą i mógłby być inaczej, inny wynik. Ale no, generalnie kibice Ruchu mają realne prawo teraz do gdybania i mówienia, że gdyby nie to, to by... Jasne, może nawet by wygrali, kto wie, no ale no, no trudno, no tak to bywa czasem. Nie, no, i żeby nie było, ten ruch Chorzów nie wyglądał źle w tym meczu. Patrząc przez pryzmat tego, że tam pół składu tak. Chorego, grają jakimiś tam rezerwami, nie wiadomo kim. Naprawdę ruch Chorzów 3-1, to nie jest tak, że to byli chłopcy do bicia. Szarpnęli parę razy, no, brakowało szczęścia. Coś na pewno ruszyło w ruchu, widać robotę niedźwiedzia. Ja wciąż bym nie skreślał całkiem ruchu po tym, co pokazują tej wiosny, tylko muszą wygrywać mecz. Tak, to generalnie jest bardzo dobra strategia, żeby wygrywać mecze. Bob Kelso pyta na czacie, czy Szkurin na króla strzelców. Biorąc pod uwagę, jak ciężko pod wieloma względami ma Erik Exposito, zapytam jak Roman Kosecki. Dlaczego nie? Znaczy, nie wiem, powiedział, że będzie królem strzelców, to jest więcej niż pewne. No to nawet nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. No. Jest faworytem, patrząc na obecną tendencję, tak mi się wydaje. Exposito nie wygląda na kogoś, kto miałby się jakoś szybko odkręcić. Tak więc jakby miał stawiać pieniądze teraz na kogoś, to na Szkurina. Znaczy Exposito jest na tym etapie, że zanim zaczniesz strzelać bramki, to jeszcze musisz rzucić jakieś 17 kilo. Więc a nie ma nic gorszego niż takie szybkie rzucenie dużej ilości kilogramów. W sensie tak, to bardzo nie ma organizm. Także, a potem jest efekt jojo, więc dajcie chłopu się skupić nie na strzelaniu bramek, tylko na dojściu do tego BMI, to się chyba nazywa, tak? Waga do wzrostu. Więc to, że Szkurin będzie królem strzelców, to słuchajcie, stawiajcie w superbecie, bo to jest pewniak. Ale w ogóle Szkurin jest po prostu świetnym piłkarzem. Czasami byli tacy królowie strzelców, którzy po prostu strzelali gole i tyle, nie? Ale Szkurin jest naprawdę gościem, którego chciałbyś mieć w drużynie i grać z nim. Że byłoby fajnie grać z nim. Redaktor Mietczyński coś sygnalizował. Chyba znalazł jakieś statystyki. Maherce, pamiętajcie, nie ma czegoś takiego. Tak, nie ma pewniaków. Pewniakiem jest to, że my będziemy w poniedziałki o 8:30. No, i że umrzemy wszyscy, ale na to jakoś bookmacherzy kursu nie chcą. Ciekawe dlaczego. Expected śmierć. Ale wiesz, znaczy nie, to by było akurat dla bookmacherów dobre, bo sobie stawiasz, że umrzesz i potem umierasz, no i nie odbierasz tego kuponu. Ale możesz przepisać na przykład swoje konto. Stary, no to ile to by trzeba chodzić po jakichś tych prawnikach i innych tych. Powinien być taki ten zakład na śmierć, ale over i under, czy under 70, czy over 70,5. Nie dawaj im pomysłów na pewno, oni są skłonni. Ale znaczy, może inaczej, nie wiem czy wiecie, ale jest taki zakład na śmierć, nazywa się ZUS. Płacisz przez całe życie i pytanie, ile z tego wyciągniesz? Jak szybko se umrzesz, to mało. A jak wolno se umrzesz, to dużo. Ale wyciągasz normalnie, codziennie. Jak tu ujął Kuktacz w tym temacie, kasyno zawsze wygrywa. Raz jest, raz kasynem jest kasyno, raz ZUS. Dobra, pokłóćmy się o ZUS, to jest dobry pomysł. Ale ja się nie chcę kłócić o ZUS. Dlaczego miałbym się kłócić o ZUS? ZUSy są najpiękniejszymi budynkami we wszystkich miejscowościach gminnych. Jak szukacie ładnego budynku, takiego na przykład, żeby zrobić, bo chcielibyście, hej, chciałbym zrobić zdjęcie ładnego budynku, to czy to jest Gielniów, czy to jest Łask, wiadomo, że jedziecie pod ZUS. Z budynkami ZUS-u jest coś takiego, nie wiem skąd oni to biorą, ale na ogół te okiennice mają zielone. Ja nie wiem, czy to jest w przetargach, ale jak się przejdziecie tak po wszystkich ZUS-ach w Polsce, to tam cegła może być różna, drzwi różne, wyposażenie, ale mają zielone te okiennice. Tak. A ja kupiłbym taki album, najpiękniejsze budynki ZUS-u w Polsce. Naprawdę uważam, że mogły być niezwykle efektowne. Ja zaraz poszukam jakichś ładnych zdjęć ZUS-ów, ale mam dla was niespodziankę. Piszę właśnie z Romanem Skorupą. Serio?
Żartujesz. Tak. Napisałem, panie Romanie, Damian w dzisiejszym programie użył określenia Roman Aezak mi skorupa. I pan Roman odpisał. Co to oznacza? Więc pan Roman nie ma czasu na gierki jakieś. To jest super, ale widzisz, to świadczy po raz kolejny, że pan Roman nie jest komputerowcem. I kurczę, ci super skauci, dyrektorzy sportowi Rakowa, Lecha i całej reszty, pan Roman Otomoto, Mercedesy E-klasa 2006 rocznik, poniżej przebiegu 200 tysięcy. A jak trzeba piłkarza? Nie ma problemu. A co pan potrzebuje? Najlepszego bramkarza? Czy napastnika ekstraklasy? Bo mam dwóch. Pan Roman pisze, że to nie jego klimaty, no bo nawiązałem skąd jest Aezak. Ja wtedy przygotowałem się grając w FM-a do tego, żeby ściągać dobrych zawodników w życiu. No nie wiem, czy może być sympatyczniejszy pan Roman Skorupa. Mówi, ja to w FM-a grałem, tak jak wy. Stąd wiem, jak piłkarzy ściągać. A inni tam tych skautów, krautów, grasz w FM-a, w CM-a i jesteś później jak Roman Skorupa. On jest w tych FM-ach jest teraz taka opcja, że po prostu ja przynajmniej tak jak miałem go Czałkowicami, dowiedziałem się, że mogłem poprosić Łukasza Piszczka, żeby mi polecił piłkarzy. I nagle miałem taką listę piłkarzy totalnie bez żadnego scoutingu, z czego naprawdę tak 30% się nadawało do ściągnięcia. Więc może pan Roman ma kolegów dobrych. Roman Skorupa będzie dodany do nowego Football Managera jako taki cheat po prostu, że będziesz mógł poprosić Romana Skorupę o napastnika z Łotwy czy z Białorusi i po prostu on ci bardzo kogoś dobrego poleci. Taki FM Genie Scout, tylko wbudowany. Dobra, słuchajcie, bo niedzielę zamykamy, otwieramy sobotę, ale wieczór, a jak sobota wieczór, to humor popsuty. Lech Poznań zagrał kolejny mecz, w którym nie strzelił gola. To jest niewiarygodne, ale tak się stało. Trochę współczuję kibicom Lecha Poznań, bo oni już się ucieszyli. Oni już przyszli na mecz ze Śląskiem Wrocław tam 2 tygodnie temu. Przyszło ich 30 tysięcy i ja już widziałem to napięcie takie, to taką nadzieję, że naprawdę będzie dobrze. Po czym przez 450 minut nie zobaczyli gola swojej drużyny. Kinezja Lecha Poznań w dawaniu tych ciosów mokrą szmatą jest niewiarygodna. Niesamowite to jest. Między rozjebieniem wszystkich a 8 godzinami bez gola na przestrzeni ilu? 2 miesięcy? Tak. To rzeczywiście, jeśli będzie dostawanie mokrą szmatą dyscypliną olimpijską, to dzięki Poznaniowi, dzięki Lechowi Poznań, no i będziemy większą potęgą niż w rzucaniu żelaznymi przedmiotami dość daleko. Lech Poznań jest mega. Mega się dostosowuje. Ja się w sumie trochę cieszę, bo już był taki początek tego roku, się wydawał, że Lech Poznań może tutaj się odłączyć od tego takiego bardzo miłego trendu grania pyty, jeśli chodzi o tych największych potentatów, ale nie, solidarnie po prostu uznał, że też będzie słaby i to należy docenić. Nie zepsuł nam sezonu Lech Poznań. Ale Mariusz Rumak był naprawdę sympatyczny. Był mega sympatyczny. Wyobraźcie sobie, że Mariusz Rumak udzielił wywiadu każdemu. Zarzucił kilkoma żartami i był generalnie bardzo otwarty. Zapowiadał, że to będzie taka kadencja otwartości. Wystarczyło przegrać albo nie wygrać 3 meczów i już. Wyzywanie dziennikarzy prawie na solo. Przyjdź pan na trening, pan zobaczy. Pan nie chodzi na trening. Przed konferencją, przed meczem z Górnikiem zarzuty do Dawida Dobrasza. Taki mądry, tak pisze, to niech przyjdzie tutaj, niech się skonfrontuje. Już Mariusz Rumak, no niestety zaraził się trenerozą. No nie trwało to dużo, ale objawy są krytyczne. Treneroza w pełnym stadium rozwoju. On się nie zaraził, on po prostu on miał, tylko że się nażarł tego paracetamolu i na jakiś czas, bo wiecie tak naprawdę, że jak chorujecie na jakieś takie macie przeziębienie mocniejsze i się nażrecie tych paracetamoli i innych rzeczy, to nie jest tak, że wy się leczycie, tylko one wam oszukują organizm tak naprawdę. Dalej jesteście tak samo chorzy, tylko one to wszystko blokują. I wtedy trzeba podlać to tym dzikiem szery bez cukru. Tak. Prędzej czy później to wylezie i to nawet wylezie, lepiej w ogóle dziś oglądałem film, że lepiej tego w ogóle nie żreć, dać, no ale dobra, nie jestem
nie słuchajcie mnie, pierdolę może mi głupoty. W każdym razie trener Rybak zawsze to w sobie miał, tylko po prostu się nażarł czegoś, nie wiem czego, Xanaxu nie oceniał i przez jakiś czas był dużo spokojniejszy, a teraz już zeszło to z niego i no jest jak jest. Dla mnie Rumak to jest historia o tym, że uważaj o czym marzysz, bo może się spełni, że Mariusz Rumak przez ostatnie kilka lat, kurde, gdybym tylko teraz znowu objął drużynę w Ekstraklasie, najlepiej Lecha, już wiedziałbym jak wszystko zrobić, wiedziałbym jak zrobić, żeby to żarło, no i dostał, wbrew wszystkiemu, wbrew światu, wbrew jakimkolwiek logice, Lecha Poznań w Ekstraklasie, mocnego Lecha, nie jakiegoś w kryzysie. No i tak to właśnie jest, jak ci się wszystko spełni czasami. Jak ta życiowa szansa przyjdzie i wszystko się naprawdę ułoży, bo to, żeby Mariusz Rumak w 2024 objął Lecha Poznań, koniunkcja sfery planety była nieprawdopodobna. I mimo to jest właśnie efekt Mariusza Rumaka. Mariusz Rumak smutny, Mariusz Rumak, jak pisze Slajko, wracający do ustawień fabrycznych, czyli walki z dziennikarzami. No jest to niestety przykre, jak życie potrafi potraktować człowieka i Mariusza Rumaka właśnie tak potraktowało. Czy generalnie ten sezon w wykonaniu Lecha, oczywiście ktoś mnie zaraz nazwie hejterem, widzewiakiem i całą resztą, ale cały pion sportowy Lecha Poznań no jest do wyrzucenia. Niech oni idą do urzędu pracy. Zatrudnienie Rumaka to jest jeden. Bańka 800 za goli za Decha. Kurde, szczerze, ja rok temu, przysięgam wam, miałem zarzuty do Widzewa, że ściągnęli Cyganiksa. Chciałem tylko powiedzieć, że nie ma lepszego transferu na świecie niż Cyganiks do Widzewa, bo jak patrzę na tego Glizadecha, przecież ten chłop się do niczego nie nadaje. To jest, skala beznadziei jest, nawet nie chcę wiedzieć jaka. A jak jeszcze, nawet nie mam pojęcia, ale jakbym się dowiedział, ile pewnie Chotić zarabia na miesiąc, to jest pewnie tyle, co pół składu Stali Mielec. Przecież to jest sabotowanie klubu. Pan Rząsa po tym sezonie za transfery, i to nie jedno okienko, tylko czwarte okienko, i za zatrudnienie pana Rumaka, moim zdaniem jest do wyrzucenia. Jeżeli ktoś nie nazwie hejterem Lecha Poznań, to szczerze, jako hejter Lecha Poznań, niczego Lechowi Poznań tak nie życzę, jak tego, żeby pan Rząsa jeszcze pracował w tym klubie dłużej niż do czerwca. Ja tylko jedno zdanie, Julek, bo jedynym większym skamem niż Golizadech w Lechu jest bot mailowy Kuby Elkowicza, piszący mu poznaj śliczne mecze w pobliżu. Gorące strzały z dystansu w twojej okolicy. Nie, jak patrzę na pana dyrektora Rząsę, to nawet pan dyrektor Dziedzic z UKS-u mówi, kurde, ten Chłotnicz to jest w sumie fajny zawodnik. No, w sensie, zupełnie szczerze, jakbyście mieli do wyboru Chotich, a Golizadech albo Balicz z UKS-u. Balicz, a Golizadech? No przecież ja tego Balicza to biorę w ciemno, bo to jest fajny grajcar. No, ja myślę, że on sobie się mógł spotkać z Zielińskim i mogliby na przykład tak, nie wiem, wsiąść na rower i pojechać gdzieś daleko i nie wracać. Taki tour de dyrektor sportowy. Tak. Ale niech jeżdżą rowerem cały czas. Tak. Nie, no, podoba mi się też to, że Mariusz Rumak przez jesień brał udział w spotkaniach pionu sportowego, na którym analizowano, co w tym zespole nie działa. Całą jebaną jesień analizował, co tu może nie wypalić. W końcu Piotr Rutkowski mówi, Mariusz, no ty chyba wiesz, co tu nie działa. Mariusz mówi, ja wiem, dobra, posunęli Van den Broma, z którym już tak każdy miał go dość, więc to gadanie dzisiaj, że jakby został Van den Brom, to by tak chodziło. Nie, nie chodziłoby, już w klubie każdy go miał dość. No ale Rumak przychodzi w styczniu, piłkarze zachwyceni, wreszcie taktyczka, panowie, my trenujemy, w ogóle trener nam mówi, co mamy grać. Wszyscy zachwyceni. No i przychodzi do grania. Na dwa mecze może wystarczyło, a w kolejnych taktyczka z przodu tak to hula. 450 minut bez gola. Jestem ciekaw, czy John Van den Brom siedzi gdzieś tam pod Alkmaar, nogi wywalone gdzieś, odpala sobie Kanal Plus i mówi, teraz Mariusz, teraz możemy poanalizować. Teraz może ja ci zrobię taką analizę, ci pokażę, co w tym zespole nie gra. Cudowne, cudowne.
No to nie jest najlepszy czas, żeby być kibicem Lecha. Co u mnie? Nie, jesteś. Ale nie, słyszeliście coś, co leciało teraz o jakichś milionach euro? Nie. A, czyli no dobrze. Do ciebie napisałem muzyczką. Ale znaczy polecam nasz program z czwartku, mój i Damiana Tętno Piłki, bo był pan Henschel z Lecha Poznań. To nie jest najłatwiejsza rola być rzecznikiem prasowym Lecha Poznań aktualnie. Bym powiedział, że jakbym miał do wyboru kopać kobalt w afrykańskich kopalniach i być rzecznikiem Lecha Poznań, to bym chyba wybrał jednak kopanie kobaltu. Ale najpiękniejsza ta narracja, no ja rozumiem, że on musi z siebie robić z tego, co z siebie robi. Iszak? Kurde, Iszak to... Zdrowie to jest w ogóle już zaraz. Jeżeli chodzi o problem z napastnikami, to nie mamy. Co? Nie. Napastnicy to. Jak my wchodzimy do klubu, to mamy tyle napastników, że normalnie musimy ich. Cały nie. Klub zajebany napastnikami. W nogę się wbijają. Chodzisz do klubu i tu musisz. Kurde, posuńcie się panowie. Mój Jonsa jest fanatykiem napastników. I najlepsze było to, że jeszcze mówił, nie no, my zupełnie z pełną tą świadomością, żeśmy nie ściągali napastnika w okienku transferowym. O tyle Iszaków, co my mamy, no to, kurde, otwieram lodówkę i tu Iszaki wyskakują normalnie i to zdrowi. Rząsa musi raz w miesiącu na SOR pojechać, bo nadepnie na jakiegoś napastnika i mu w stopę wchodzi i trzeba na SOR jechać i wyciągać go. Wszędzie się walają ci napastnicy. Tak naprawdę jest jeden Szymczak, jeszcze jak teraz wypadł Marfiński, to tam pewnie w ataku, to nie wiem, no Darek Dudka pewnie by musiał wejść, bo akurat był na ławce. Damian, przestań Lech Poznań szkalować. Napastników mają, z premedytacją nie ściągali kolejnego w okienku zimowym, bo jak Iszak już sobie tylko tą dyskopatię kleszcze i ten, i jeszcze nie wiem co jeszcze ma ten... Malinkę albo siniaki na udzie. Jak już tylko to wyleczy, to top. Znaczy ja was proszę o bardzo merytoryczną opinię, koledzy, bo tak, Lech Poznań, pies 5 etapów żałoby. Zaprzeczenie, gniew, targowanie się, smutek oraz akceptacja. Na którym jest Mariusz Rumak? Moim zdaniem już targowanie się. Myślę, że gniew, skoro gniew, już mówi, konferencja gniew. Ja myślę, że kiedy będzie teraz następna konferencja? Chyba w piątek, nie, w czwartek przed derbami pewnie, bo w piątek jest mecz. To Mariusz Rumak do jakiegoś dziennikarza, taki jesteś mocny, to chodź tu za stadion, tam za garaże. Co będziesz pisał, że z przodu to nie hula? No kurde, dawaj, gala fighter. Ale była beka, jakby Rumak nie wygrał z Wartą, nie? To by był już taki... Nie, no to chyba jest niemożliwe. To... A wiesz co, w tym sezonie to ja nie wiem naprawdę, bo to jest sezon, wiecie, jak jedna drużyna daje dupy z tych, powiedzmy, że mamy teraz te trzy najmocniejsze, no to jeszcze okej, ale one teraz wszystkie trzy solidarnie grają w srakę. Dobra, ale to jeszcze Mietek zada mnie wygodne pytanie, a Warta gra u siebie czy na wyjeździe? Warta gra w Poznaniu, czyli na wyjeździe. No to robi tak, że jedzie z Poznania do Grodziska na zgrupowanie i stamtąd jedzie do Poznania. W sensie mnie to zawsze dziwi, jak są na przykład zgrupowania przed meczami domowymi. Na przykład Lech Poznań przed meczem domowym, wyobraźcie sobie, zbiera się pod stadionem, jedzie do hotelu w centrum Poznania, po czym jedzie autobusem na stadion. I Legia robi to samo, z tego co słyszałem, że regularnie robi to samo. Wyobraźcie sobie, że na przykład jedziecie do pracy i do pracy przychodzicie do pracy, skąd jesteście wiezieni do hotelu i wracacie znów do pracy. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo nie byłem w pracy bardzo dawno. Ale brzmi to strasznie głupio, to prawda. Ale może to ma budować więź. Może oni w tym autobusie grają w karty wtedy. Jedyne, co to buduje, to ślad węglowy. Przecież to nie ma sensu. I koszty. Chyba, że Lech Poznań jest na jakimś B2B i musi jakoś te koszty zrobić.
bo inaczej nie jestem w stanie tego wyobrazić sobie. Ale to jest, znaczy, może inaczej, jak rozkładamy to na czynniki pierwsze, to jest rzeczywiście totalny idiotyzm. Ale to się jakoś utarło, że to jest profesjonalne w piłce nożnej. Wiecie, co jest profesjonalne? Posiadanie Romana Skorupy. To jest profesjonalizm. Który sobie nalajcie w FMA klika i wiecie, co jest najlepsze? Pan Roman, golizadech, ale gówno, przecież ja bym złotówki za to nie zapłacił. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. I gdzie jest golizadech? W Stali Mielec czy w Lechu Poznań? Golizadech, naprawdę. Jest jeszcze ktoś, kto wierzy? No to masz rząsę, że on detoks w ramadanie musi taki lekki detoks przejść i jak troszeczkę się wyprostujesz, to już będzie hulał. Przypominam, ja że Golizadeh teraz jedzie na kolejne zgrupowanie kadry Iranu, później wraca, jest ramadan, a później się sezon kończy, uważajcie. Słuchajcie, ja nie jestem takim człowiekiem, żeby śmiać się z ludzi, ale z jednych muszę. Na Twitterze był taki wątek a propos Golizadeha. Ktoś napisał, nawet nie mam pojęcia kto, a nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział, ale napisał, ten Golizadeh zrobił jedno dobre przyjęcie kierunkowe. To będzie grajcar. Myślałem, że umrę ze śmiechu. No, w sensie lepszego żartu nie słyszałem nigdy w życiu. Od momentu zobaczenia Monty Python i Święty Graal nie widziałem śmieszniejszej rzeczy niż napisanie Golizadeh zrobił jedno dobre przyjęcie kierunkowe, on się rozkręci. Mi się podoba, że Golizadeh rzeczywiście, no, przerwa na zgrupowanie, jest nad czym popracować. Ali, może się weźmiemy za bary i popracujemy. No, przykro mi, trenerze, ale mam ważny mecz w Turkmenistanie, bo tam będzie grał o punkty eliminacji. O Golizadeh, pewnie siedząc na ławce, ale w Turkmenistanie. Ja jeszcze chciałem koniecznie przeczytać tę dość głośną rozmowę Mariusza Rumaka z jednym z dziennikarzy na konferencji. Ty, Damian, pewnie ją znasz. Ale przepraszam, Leszek, tylko sekunda, tak? Bo Golizadehu chciałem się tylko wtrącić, że właśnie oglądam Skills, One Assist and Goals HD, Ali Golizadeh, Welcome to Besiktas, znak zapytania, to tak. Jest filmik sprzed roku i nie wiem na jakim, jak działał scouting tutaj Lecha, no bo tak na pierwszy rzut oka te jakieś akcje Golizadeha faktycznie mogą być efektowne, tylko że ja teraz zwracam uwagę na przeciwników, jakich ma Golizadeh podczas tych efektownych akcji. I tam, no, nie chcę nikomu ujmować, ale zrobię to. Po prostu przeciwnicy, na tle których Golizadeh wygląda na poważnego piłkarza, są na poziomie max drugiej ligi polskiej. Tak bym to nie, nazwał. Moim zdaniem nie tak ujmujesz Golizadehowi, bo jak widziałem, jak te noworodki okiwał, to top. Jak temu Bobasowi siatę założył, to w ogóle on nawet nie wiedział, wiesz, jest z tyłu, gdzie jest przód. Dobrze, Leszku, już oddaję głos. Ważne, żeby z tym Turkmenistanem dobrze wypadł. Jeszcze nie było takiego piłkarza w Ekstraklasie, którego trudny mecz wyjazdowy do Turkmenistanu by nie przygotował, ale chciałem do tej rozmowy Mariusza Rumaka z dziennikarzem, gdzie rzeczywiście zrobiło się gorąco. Mariusz Rumak, weź mnie nie wkurwaj, Zbychu. Widziałeś ty kiedy, jakie szczupak ma zęby? Haps i ręką je. I na to dziennikarz. Tadek, sumy w Polsce po 80 kilo ważą. Twój szczupak to im może naskoczyć. Mariusz Rumak, co ty mi o sumach pierniczysz? Jak ledwo ukleję, potrafisz wodę wyciągnąć. Także no grubo, ostro było na tej konferencji prasowej Mariusza Rumaka. No najważniejsze, że merytorycznie, tak? Że tak. Mówili o statystykach też, bo jak wiemy, statystyki są absolutnie fundamentalne. Ej, ale zupełnie szczerze, jak Lech Poznań w ciągu miesiąca nie ogłosi, że od czerwca Skorża obejmuje ten zespół, to naprawdę bycie rzecznikiem prasowym tego klubu to będzie jakiś fikoł totalny. No bo możesz ten sezon uratować tylko w jeden sposób. Przepraszamy, tak, ten Rumak był na pół roku, bo już nie było innego, który by się zdecydował podpisać tak krótki kontrakt i wiedzieć, że będzie i tak wywalony w czerwcu. Ogłaszamy Skorżę. Ale jak tego nie zrobią, to ja nie chcę być kibicem Lecha Poznań, bo to będzie naprawdę bardzo smutny sezon. Ja chciałbym, żeby Lech wywalił się w ostatniej kolejce, został wicemistrzem, ale w Lechu powinni uznać, że było tak blisko, że przedłużymy tego Rumaka, że kolejny rok. Nie wiem, dlaczego Lech nie korzysta ze sprawdzonej metody Nagrosickiego, czyli wychodzi Tomasz Rząsa i mówi: cześć, mam dla ciebie specjalną wiadomość. Jestem podzielić się z tobą tym, co czuję. Jestem wkurzony. Jestem naprawdę solidnie wkurzony. To od razu zadziałało. I słuszny komentarz fana z widoku z okna Michała Pola.
Roman Skorupa to z Turkmenistanu jakiegoś Grajcara zaraz wyciągnie na pewno. Tak dla żartu po prostu. Dobra, nie miałem w planach, ale wezmę gościa z Turkmenistanu. I Golizadek na tej stali Mielec na gościa z Turkmenistanu będzie grał. W przyszłej rundzie nic nie zagra. Schowa go do kieszeni Turkmen. Ja zaraz znajdę kto w ogóle. Tam jakiegoś prawego wahadłowego. Tam trochę brak jest, to myślę, że ktoś może przyjść tam. Ale nie, jak Miurat Annugaliev, to jest ten zawodnik, mam go, z FAK Artagag. Nie, ale słuchajcie, jakbyście sobie jeszcze raz ten mecz obejrzeli, to Golizadeh oprócz tego, że z przodu nie potrafi nic, to co ten chłop gra w obronie, to jest zło. Ja pierdykam. Naprawdę, znaczy, może tak, rzeczywiście, no jak on się szkolił na tych bobasach, no to te bobasy bardzo słabo atakują, więc nie musiał wracać do obrony. Ale kurde, poszedł do klubu piłkarskiego profesjonalnego i to chyba jest tak, że jak jesteś bocznym pomocnikiem, no to też musisz coś popracować w obronie. To nie jest złoto. Bez nadzieja z przodu, ale w obronie to już w ogóle skandal. Ja myślę, że troszeczkę przesadza, że boczny pomocnik powinien popracować czasem w obronie. Trochę. No tak, za duże masz wymagania. Jeszcze może być chciał, żeby co? Żeby środkowy pomocnik też poza bronieniem trochę porozgrywał, tak? To może Górnik Zabrze jest już tylko 2 punkty od strefy top 6. A w sumie niewiele brakowało, a byłby już w strefie top 6. Wystarczyło strzelić gola Lechowi, bo jak wiemy, Lech tobie nie strzeli. No, nie, no, ja mówię, że za dużo Damian, Antonio Milic jest powoływany do kadry, a jest na ławce rezerwowej w Lechu. Także proszę mi tak nie mówić, bo Lech to jest wielki klub, bo kadrowicze są rezerwowymi, co świadczy o tym, że oni zdobędą wszystkie tytuły w tym roku. To jest właśnie najpiękniejsze w tej historii, że to Górnik Zabrze powinien sobie pluć w brodę, że tego Lecha nie walnął, bo byli lepszym zespołem, po prostu. No właśnie, niech tylko powiem, Jan Urban mówiący, że za dużo respektu dla Lecha Poznań mieli piłkarze, to też jest świetny strzał w Lecha, a zarazem docenienie Górnika. Ale Antonio Milic jeździ na kadrę, a jest rezerwowym w Lechu Poznań. No to kurde. Górnik zajebiście się ogląda w tym roku. I no... Na początku sezonu byłem pierwszy do ich krytykowania, bo wyglądali naprawdę jak jakiś odpad, ale no, trenera Urbana trzeba pochwalić, bo tam zrobił taką ekipę, że tak się trochę nawet czeka na te mecze Górnika. Fajnie wyglądają, podoba mi się. I w ogóle to ostatnio dałem na Twitterze takiego hot take'a i mnie ludzie wyśmiali, a moim zdaniem nie znają się, a ja się znam. Że jakby miał dawać jedno kontrowersyjne nazwisko do powołania do kadry, to by był Rafał Janicki. Ja bym dał Milic. A nie, on jest powołany do kadry, a jest rezerwowym w Lechu Poznań, więc to jest wielki klub i odwalcie się od niego. Ja bym powołał Ennaliego do kadry lekkoatletycznej, ale nie tylko. Ja bym powołał Jana Urbana na ministra. No i wy też się ze mnie śmiejecie. No słuchajcie, czy my mamy naprawdę aż tak dużo środkowych obrońców? Z Salamona nikt się nie śmieje. A czy Salamon gra dużo lepiej od Janickiego? Moim zdaniem nie. Janicki to jest szef tej defensywy i moim zdaniem ten zły PR, który... Nie tam... tak. Ja bym się nie śmiał, gdyby nie fakt, że sam się zdradziłeś, że spotkałeś Janickiego w salonie samochodowym. Więc sorry, ale nie jesteś obiektywny. Było tego nie pisać. To jest kolesiostwo. To jest prawdziwe kolesiostwo. Ale ja nawet się nie przywitałem z nim, bo wstydziłem się. Jeżeli chodzi o głos ekspertów, to moim zdaniem Kamil Glik powinien być powołany, bo on bardzo dobrze w meczu z Legią zagrał i na to metonie to będzie to. To najważniejsze, a Mieciu, jeśli chodzi o twoją opinię na temat Janickiego, to już miałem się zgodzić, ale rzeczywiście Julek przypomniał, jak po chyba drugiej kolejce chwaliłeś Zagłębie, wyjmując koszulkę, którą dostałeś od Zagłębia Lubin. Ale ja z nim nie zamieniłem słowa. Po prostu mamy samochód w tej samej marki. Ale patrzyliście się na siebie, to już dużo. Czasami są takie spojrzenia, że to jak zdrada. Tam była intensywność.
Znaczy on w ogóle był przez... ale to już mówiłem, że był moim sąsiadem, ale nie wiem, czy on wie o tym. Nie, no, ważne. No to jeszcze on był sąsiadem, no i to jest kolesiostwo. Bardzo dziwny Jacek, sposób. Jesteś na gorsze, ty chcesz Dzika wyrzucić z tej kadry na Estonię, który zagrał dobry mecz z Legią w ramach kolesiostwa sąsiedzkiego. Nie, nie, no co wy. Mówię na poważnie teraz, no. Nie, dobrze gra. Dobry ma sezon. Cały sezon gra bardzo dobrze. Jelicki. Nie mamy zbyt wielu stoperów. Ja nie wiem jak wyglądają ci nasi stoperzy z tych innych lig, bo ja nie udaję, że ich oglądam. Nie udaję, że mówię, no Dawidowi się nadaje do kadry. Bo nie widziałem żadnego meczu Dawidowicza od 100 lat prawdopodobnie. Oglądałem go ostatnio, gdzie on grał, w Lechii Gdańsk. Tak samo z Bochniewiczem i tak samo ja nawet nie wiem, jacy są jeszcze inni środkowi obrońcy, których Helig jakiś jeszcze gdzieś gra. Ale ja nie wiem, ja operuję na tych piłkarzach, których oglądałem. I jak mam patrzeć na polskich stoperów z Ekstraklasy i jak przewija się Salamon, że powinniśmy go powołać, to ja nie widzę powodu, żeby nie powołać Janickiego, bo moim zdaniem on Salamonowi niczym nie ustępuje. Ja się zgadzam, Miciu, wiesz co? Gdyby Janicki ma słaby PR, gdyby Janicki grał to samo, co gra teraz, ale był 21-latkiem, no to by miał duże szanse na powołanie na zasadzie Wdowika, ale że ludzie mu pamiętają... Nie wiem. W Lechu albo w Legii, albo w Rakowie. No, ale ja się zgadzam, że przez PR może nie być powołany, ale generalnie to jest absolutna czołówka. Jeśli chodzi o obrońców Górnika, to ten Szala też za mało się mówi. Gość 17-latek na obronie i to dźwiga, delikatnie mówiąc. To jest taki gość, że gdyby go Roman... Mógłby go sam Roman Skorupa do Stali Mielec sprowadzić. To jest już ta półka jakości. Ja jako największy... Ale to jest najlepszy strzał w fantazy Ekstraklasie. Kto ma Szalę teraz w Ekstraklasie, który sobie co tydzień robi tam te 5-6 punktów, bo Górnik gra albo na zero z tyłu, albo tam jednego gola straci, ale i tak wygra, to Szalę jest najlepszy. On jest za te najniższe pieniądze, za 0,7. Ale co do Janickiego jeszcze, rozmawiałem z Rafałem Janickim na zgrupowaniu w Turcji. To jest kolejny powód, żeby Rafała Janickiego szanować. Żadnych tam bajków, telefonów. Jak Rafał Janicki ma wolne, to dzieci bierze na plac zabaw. No! Jakieś tenisy, na coś, na jakieś tam zajęcia, bo mówi i co z dzieci wyrośnie? Jakieś garbate, jakieś grube, więc cały wolny czas dla dzieciaka. On mówi, że telefon to co drugi, trzeci dzień ładuje, bo przychodzi do domu, zostawia i tam z dzieciakami idzie się bawić. Jeździ Volkswagenem, czyli jest racjonalnym człowiekiem, którego nie jarają jakieś po prostu bajery, tylko wybiera solidność. Taki dobra, ale panowie, chciałem przypomnieć jedną rzecz. Antonio Milic jest powołany do kadry swojego kraju, a jest na ławce rezerwowych Lecha Poznań, więc to jest naprawdę mega klub. Demusz, cudowny komentarz. Mietek. Janicki chodzi w szlafroku po moim domu jako przyjaciel domu w amerykańskich serialach, ale to nie jest kolesiostwo. Nie znamy się! Ale przychodzisz jakby co, to tak wchodzisz do Janickiego jak Chandler i Joey do mieszkania dziewczyn. Tam nie płukasz, nie ma klucz, po prostu sobie wchodzisz. Tak, tak, tak. No nie, no dobra, widzę, że nie można z wami na poważnie porozmawiać. Ja tutaj nam próbuję uratować środek obrony przed Estonią, bo ci wszyscy kibice kadry to by najchętniej powoływali piłkarzy, których nikt nie ogląda. A wy tutaj sobie jakieś insynuujecie. Powiem ci tak. Ja bym się zgodził na tego Janickiego pod jednym warunkiem. I to jako największy hejter. Mateusz Żyro. Janicki Żyro. Mogłoby żreć. Ale ja bym zagrał na trójkę i z matrasem jako ten środkowy. Znaczy no najgorsze, że i tak jeden musi usiąść na ławce. Bo Kamil Glik zagrał dobry mecz z Legią, więc to na Estonię to szarpnie. Wydaje mi się, szkoda, ja że... Ja myślę, że ta dyskusja o środku obrony była wygodniejsza, jakbyśmy robili program w 72 i wszyscy polscy stoperzy grali w Ekstraklasie. To wtedy było prościej ocenić ten potencjał. A tak jest jakiś Piaczen z Ospor, tam też są jacyś Polacy i trudno to wszystko ocenić. No, w ogóle... czy żona Janickiego mówi do Rafała, ten brodaty to nie ma swojego domu? To cały czas musi u nas siedzieć. Mietek wraca do domu. Jezu, no, tego nie a partnerka krzyczy. Kurde, już tyle obiadów, że się u Janickiego zjadł. Wstyd!
Chociaż ciasto byś kupił, a ty tam chodzisz. Może Rafała, że raz do nas zaprosisz, co? A nie ciągle do nich chodzić. Zostawcie mnie w spokoju. Ja myślę, że Mietek jest na tym etapie, że on chodzi do Janickiego na komputer. Rafał, bo ja też bym chciał pograć. Nie, jak ten, skasuję. Jak... Ten, Janicki ma stałe złącze, a Mietek 30 godzin wykorzystał na ostradę. Idzie poklikać w Twittera. Już? Rafał, bo dzisiaj żona mi pozwoliła u ciebie spać. Dzisiaj u ciebie możemy. A to dobrze, bo u mnie na tapczanie to wyśpisz się jak króle. Rafał, weź tutaj do ciebie, kurde. Już, tak? Czy jeszcze? Dobra, kolejny mecz. Co tam było o 17.30 za mecz? Krakowia Korona tam było, czy to później było? Co tam było? Ja muszę tu przeskrolować. O 17.30... Już Szaraków, gdzie? Szaraków, piździaków. Redaktor Mietczyński użył dość ostrych słów, ale czy to ja zapytam ogólnie. Czy Fran Tudor popisał się najmniej roztropnym zagraniem w tej kolejce? Najbardziej debilnym i to w tej rundzie chyba. Bo ja w ogóle jak Puszcza dostała czerwoną i Raków strzelił na 1-0, byłem bliski uznania, że dobra, wyłączam ten mecz, bo to nie ma szansy cokolwiek wydarzyć. Ale jakaś taka cząstka mnie była w środku, która powiedziała mi, że jeśli wszystko wskazuje na to, że nic się nie wydarzy, to może coś się wydarzy. No i w ogóle wielki szacun dla Puszczy za to, bo oni mogli się już rozsypać w tej pierwszej połowie, dostać trójkę i faktycznie tak by było. Ale kurde, dzielnie trzymali to 0-1. Z nadzieją na to, że stanie się cud. I stał się cud. Fran Tudor totalnie zdurniał. Jak można w takiej sytuacji, mając żółtą kartkę, i to było pod polem karnym, oni atakowali, nie? To nie było, że on bronił swojego pola karnego, tylko byli pod polem karnym przeciwnika. On wpieprza się taką stempel, sprzedaje gościowi, nie mając totalnie powodów ku temu, żeby to robić. Nie było 1% powodu, żeby on w tym momencie się dopuszczał takiej rzeczy. I w tym momencie, jak on dostał tą czerwoną kartkę, to już wiedziałem, że po prostu Raków tego nie wygra, bo no, takie durne działanie nie może się obyć bez konsekwencji. I chwała za to Puszczy. Szkoda, że nie strzelili jeszcze na 2-1. Ale widać, że już byli tak wypompowani po tej bramce na 1-1, że się trochę cofnęli, a wydaje mi się, że jakby tam jeszcze mieli trochę pary i by przycisnęli, to nie byłoby to wykluczone, żeby ten mecz wygrali. Ale nie no, Fran Tudor zdurniał totalnie. Dla mnie to jest przepiękny mecz. Powiedz komukolwiek, przechodniu przyjdź i powiedz komukolwiek, że Raków zaczął mecz z Puszczą Niepołomice, gdzie pewnie jeden jeboach czy jeden... No jeden jeboach to jest cały budżet Puszczy Niepołomice na cały rok i to jeszcze z górką, gdzie Puszcza strzela sobie jednego z bardziej malowniczych samobójów, jakie w życiu widziałem, bo tam nawet asysta jest samobójcza, gdzie jest askier dla Puszczy i weź przewidź, że pod koniec to Raków będzie wybijał po autach piłki, bo Wojcinowicz może strzeli. Trzeba z linii wybijać piłkę, bo jest potężny, zawsze groźny Wojcinowicz. Raków Częstochowa, 40 piłkarzy, askier, prowadzenie. Puszcza Niepołomice. Oj kurde, Wojcinowicz idzie. Chowajmy się, bo nam Wojcinowicz idzie w pole karne. Ale Jezus Maria, to za kompromitacja. Raków to jest po prostu memo wieje nieprawdopodobne. Ale też podobało mi się, że... Tak. Gwiazdy Tomalskiego w końcówce. Tomalski wyglądał tak. Ronaldinho wszedł. Właśnie to miałem mówić. Błysty Tomalski tam wszedł, gość pogoniony dawno z tego Rakowa. W ogóle nikt prawie nie pamięta, że taki piłkarz istnieje. On wchodzi i tam kręci tym całym Rakowem, jakby był jakimś, no tak jak mówi Damian. Niesamowita zmiana Tomalskiego. I on wszedł na 9 minut. Gość wszedł na 9 minut i zagrał lepiej niż cały Raków w tym meczu. Żeby nie było, ja zdiagnozowałem największy problem Rakowa Częstochowa i moim zdaniem to jest niekonsekwencja pana Michała Świerczewskiego. I no, dużo rodziców na to się łapie, ja też mam takie problemy, bo pan Michał Świerczewski po meczu z Piastem Gliwice szedł do szatni i dał szwagrowi zakaz na komputer. Tydzień nie grał na komputerze, nie patrzył na statystyki, nie klepał se Excela, expected coś tam. Lech walnięty czwóreczkę.
No i to jest, ja też to mam, żeby nie było, jako rodzic. I łamie się, tak? No dobrze, no już zrobiłaś, w sensie ja mówię o córce, a Michał Świerczewski o szwagru. No tak, no to już jesteś teraz grzeczna, to już możesz pograć na tym komputerze. No i ze szwagra do komputera usiadł z powrotem, se przeanalizował puszczę i to są wyniki. Kurde, od 21 minuty grasz 11 na 10 z puszczą Niepołomice i wyciągasz remis. Nawet nie jesteś w stanie strzelić bramki, bo ci musi samobuja puszcza walnąć. No kurde. To takiego z asystą w ogóle. To był jeden z lepszych samobójów w historii tej ligi, bo strzelić samobuja to jedno, ale strzelić samobuja po asyście kolegi to jest duża rzecz, naprawdę. Polecam każdemu sobie odpalić skrót tego meczu i zobaczyć, jak puszcza strzeliła gola dla Rakowa. To był synonim rozwijania dywanu przed drugą drużyną. Naprawdę, tam już wszystko było. No brakowało jeszcze, że no nie wiem, co coś, że Tapczan wystawiła puszcza i no wyśpita się u mnie jak króle i jeszcze na komputer. I mówię, no wśród tych tłumaczeń rozmawialiśmy o wymówkach, jakie może Ruch Chorzów zdasostować po tym roku odnośnie Stali Mielec, ale ja widzę, jak wychodzi po sezonie, nie wiem, Dawid Szwarga i mówi, no zrobilibyśmy mistrza, wszystko by się udało, gdyby nie ten wścibski Wojcinowicz, który pod koniec meczu puszcza Raków, no Wojcinowicz, no jak mamy przeciwko drużynie z Wojcinowiczem w składzie coś zrobić? Jak oglądałem tę końcówkę meczu, ja nie dowierzałem, w sensie no. Raków wyglądał tak, jakby tam napierał Karabach, a Raków grał w dziewiątkę, bo już nikogo nie szukało. Jak Karabach, Sporting, to był Sporting. Albo Aris. Atalanta to była i to młodzieżowcami. Z Hubertem Tomalskim na kierownicy. Dupą autobusem we własnym polu karnym, bo Wojcinowicz idzie i jest rzut z autu na 40 metrze. Rakowie, Częstochowa, taki obraz twój. Boisz się rzutu z autu Puszczy Niepołomice i Wojcinowicza w swoim polu karnym. Do tego się to wszystko sprowadziło. Niezłe jaja, naprawdę. Kurde, ja sobie patrzę, że Piotr Mroziński zagrał 90 minut w tym meczu. To był piłkarz, którego odrzucono z Widzewa, bo był za słaby w drugiej lidze. Ludzie też, kochani. Jeśli chodzi o Raków, to jeszcze bardzo jestem wielkim fanem kariery Jakuba Myszora. Będę robił takie Jakub Myszor Watch. Nowy zimowy transfer, game changer Rakowa. Młody polski talent. Raków bardzo lubi inwestować w młode polskie talenty. Wiemy, jak rozwinęła się kariera Szelongowskiego i innych tym podobnych. Jakub Myszor, nic, ławka. Już masz 6 minut ze Stalą. Nie wiem, czy z byłych, czy aktualnych naszych widzów, Kacper Bieszczad robił taką piękną nawet akcję na Twitterze. Grał w pierwszym składzie Zagłębia Lubin, tam czyste konto i przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne. Przypomnę to po raz kolejny, ja wiem, że będę nudny, ale powiedzieli mu w Rakowie, mamy na ciebie pomysł, chodź do nas Zagłębia. My mamy na ciebie pomysł. No tylko nie powiedzieli mu do końca, że pomysł polega na tym, że nie będziesz grał. Zmienisz zawód, to jest nasz pomysł. Już 13 minut zagrał Myszor, myślę, że jego kariera się bardzo rozwija. Jak chcecie, mogę sprawdzić też Kamila Pestka, ale nie wiem, czy jest po co. Wszedł Kamil w tym meczu Kamil Pestka w 69 minucie chyba i nie dał za dobrej zmiany. Ja przypominam... To był najlepszy mecz w tej kolejce. Najbardziej taki hollywoodzki. Tak. To tam brakowało tylko, żeby w 94 minucie pies z kulawą nogą strzelił na 2-1 dla Puszczy. Dokładnie, no to tego brakowało, żeby ten mecz dostał Oscara. Tak, trochę się wypompowali, było widać, że już im tak ulżyło po tym 1-1, a Raków był w takiej dupie, że jakby jeszcze właśnie ich trochę przycisnęli, to nie wiem, czy tam by się, no ale trudno, no co zrobić. Ja chciałem wam przypomnieć jeszcze, że Raków, piłkarzem Rakowa wciąż jest Wiktor Długosz, tylko on jest teraz do tego Ruchu wypożyczony. A przypominam, że teraz jest zachwyt, że Raków robi ten zaciąg afrykański, że tam wzięli tych chłopaczków z Afryki i wypożyczali po jakichś klubach z niższych lig. Wy pamiętacie, że był taki zaciąg portugalski, że tam napastnika sprowadzili jakiegoś 19-letniego Miguela Luisa, który poszedł do Wart. Tam z 3 czy 4 takich łebków przyszło, bo jeden tylko się ostał w ogóle w Ekstraklasie i to nie w Rakowie. Raków jest fajny, ale czasami to nie rozwalają. To zaciąg afrykański zawsze działa. Tak. A z Kongo wzięli ich, czy skąd?
No, nawet nie wiem skąd oni są, ale mówię po francusku, więc może tam sobie pomogą. To chociaż tyle. No. Słuchajcie, mam dla was fajny, no. Znaczy w ogóle chciałem zauważyć jedną ważną rzecz, bo tutaj szkalujemy Lecha Poznań za transfer Guli Zadecha, ale nie zapominajmy, że Raków 1,5 bańki euro zapłacił za pana Johna Jeboyaha. Przecież to jest takiej porażki piłkarskiej, no, nie widziałem od momentu oglądania mecza Lecha Poznań z Guli Zadechem, ale generalnie rzecz biorąc, no kurde, ten Cyganiks to jest super transfer Widzewa, żeby nie było. Słuchajcie, mam dla was fajną wypowiedź Dawida Szwargi po meczu z Puszczą Niepołomice. Chciałbym, żebyście zajęli stanowisko w tym temacie. W drugiej połowie niestety tracimy zawodnika, gramy 10-10, co jeszcze nie jest trudną sytuacją, bo graliśmy porówno. Mocno namawialiśmy zawodników i dążyliśmy do tego, żeby strzelić drugiego gola. Ja wyobrażam sobie, jak Szwarga namawia swoich, no strzelcie tego drugiego gola, no, namawiam was, warto, a oni nie. Dawid Szwarga, żarliwie, zachęć. Nie, ale on ich namawia, żeby strzelili gola z Puszczą, musi ich przekonywać. Słuchajcie, chłopacy, no zróbmy to. Nie. Bunt ekstraklasowicza. Nie, patrzcie na jego oczy, bo na pewno grał do 3 w nocy w GTA i to trójkę. No mówię, no tydzień dostał zakazu na komputer, były efekty. Pan Świerczewski ma, jak se wychowa, żeby nie było. No to są jego błędy jako rodzica. Nie, no to jest klasyczne w FM, jak klikasz to, że tam masz instrukcję z ławki, zażądaj więcej albo ustawiasz to na bardzo ofensywnie, i się dziwisz, że bramek nie strzelają. No, no nie strzelają, no, bo nie potrafią. No. A czy wiesz co, jest najgorsze, że żeby chociaż pracownicy Rakowa grali w FMA. Jakby grali w FMA, to by mieli Szkurina i Kochalskiego. A oni se kurde w jakieś Excele i Wayscouty i Jeboaha płacą 1,5 bańki. No i tak to się kończy. Ja chciałbym, żeby Roman Skorupa zadzwonił w ogóle do Rakowa. Jak tam Raków? Co tam? Jak tam ci? A, wyskautowani, tak? Sprawdzeni. To super. Będę miał dla was jeszcze jedną wypowiedź Dawida Szwargi, kiedy będziecie chcieli. Jest też przepiękny. A chciałem coś jeszcze w temacie Rakowa. A, Arsenić? 3. kontuzja w tym sezonie. Najlepszy obrońca. No, tak bywa. Ja, w sensie ja rozumiem, że gra co 3 dni mocniej wchodzi w nogi, ale tak w przybliżeniu Raków w tym sezonie z 40 urazów, tak łącznie, plus minus, pewnie z 40 będzie. No, najlepszy stoper, 3. kontuzja w tym sezonie. No, nie wiem, z czego tam mają lepić, ale być może dlatego są tak dobrze przygotowani, mają 3 rezerwowe jedenastki, na pewno jakiś losowy Polak w średnim wieku kupili na pewno, nawet nie zauważyliśmy jakiegoś, nie wiem, Dawid Szymonowicz pewnie za dobry, ale jakiś taki totalnie przeciętny stoper ekstraklasowy na pewno tam jest. Kto? Janicki. Ja nie mogę powiedzieć, ale no nie, Janicki jest spokojny. Nie, Mietek właśnie poszedł Janickiemu śniadanie robić, bo Rafał się przebudził i zawołał. Mietek, Bartek, jakieś śniadanie bym zjadł. To tutaj masz wędlinę, tu jajka do zrobienia, tu herbatę, ale przecież ty to wszystko wiesz, bo się śpisz tutaj regularnie. Mam sobie zrobić, czy ci zrobić? A zrobię ci w sumie. W wersji oficjalnej Mietek mówił, że się przeprowadzał. Wszyscy wiemy, że po prostu jest u Janickiego na chacie. No. Już Rafałowi zrobiłeś śniadanie? Wstał? Wstał zrobiłem. Rafał, dobrze, że Rafał już się obudził. Kurczę, mam dla was ten jeszcze jedną wypowiedź. Dawaj. Dawida Szwargi. Myślę, że z obu stron było widać niechlujność w grze ze względu na boisko. Jesteśmy w takim momencie, że wiele tych boisk nie pomaga w jakiejkolwiek grze. Masz remis z Puszczą Niepołomice, gdzie prowadzisz po podwójnym samobuju, masz remis, gdzie grasz z Puszczą przez dużą część meczu w przewadze i tłumaczysz, to boisko, to wiecie, to tak, no nie ba, jakby było lepsze boisko, to bym wygrał z tą Puszczą, z którą prowadziłem 1-0 po samobuju i grałem w przewadze, ale z boiskiem takim to Wojcinowicz jeszcze poszedł i nie mam szans. Poza tym też tak jakby udawał, jakby gra Rakowa w tej rundzie nie opierała się w 80% ofensywna na wrzutkach w pole karne. Co nie? Tutaj akurat, nie wiem, jakby jeszcze
Raków grał jakąś wielką tiki-takę po ziemi, no to dobra, można by powiedzieć, że to boisko jakoś im przeszkadza, ale wydaje mi się, że ich filozofia szwagrobolu to akurat nie opiera się na tym, że musi być równiutki dywan. W tej samej kolejce Jagiellonia Białystok na totalnie gównianym boisku robi sobie 3-1 Śląsk Wrocław, gdzie Marczuk z najgorszej części boiska, tam trawę nikt nie widział. Tam patrzysz na tę ziemię, wiesz, że tam nigdy nie było trawy. Marczuk z tej strefy sobie strzela 2 gole. I wychodzi Dawid Szparga. A może porozmawiać o tym, jak Radomiak se musiał na Gliwicach grać, bo tam pięć goli padło. 5 goli. No dokładnie. To nie była murawa, to były wilcze doły. No nie, ale nie, no rzeczywiście, szczerze mnie to przekonuje. Jakby w Krakowie była lepsza murawa, to by ten Raków wygrał. Z 5 do 0. Ja bym jednak dopisał Rakowowi te 2 punkty. Tak, bo moim zdaniem właśnie to jest nie fair. I Jebołachowi bym jeszcze hat-tricka dopisał. Tak. Dobra. To ja im dopiszę. Jest fajny komentarz na czacie, jak jeszcze raz powiemy coś Janickim, to mnie tyk się obrazi i sobie pójdzie. Nie mogę, bo klucze schował. Mama Rafa jest głodna, ale wstydzi się powiedzieć. Ale śmiej minę, jak go powoła próbie. Ja się ucieszę. Ale się z was będę śmiał. No, ciekaw jestem, jak Janickiego powołają, to nagle Mietek cudem będzie miał bilety na reprezentację Polski w pierwszym rzędzie. Tak, ekskluzywny program na żywo dla sensacyjnego powołanego z Górnika Zabrze. To jest. Mama, jeszcze mogę jechać na reprezentację? Nie możesz, ale Rafał gra. No. Coś jeszcze chcecie opuszczę o szwagrobolu? Czy idziemy dalej? No nie, myślę, że musimy postawić kropkę nad tym, że rzeczywiście gdyby nie ta murawa, no to trzeba dopisać 3 punkty. Hat-trick Jebołachowi, aż szwagier na trenera reprezentacji. Adrian Mierzejewski widzi Zapolnika w kadrze. To ten kandydatura Janickiego jest bardzo, bardzo sensowna i mówię to bez cienia ironii przy powołaniu dla Zapolnika. Dziękuję. Bardzo mi się podobają ci eksperci, co oglądają Ekstraklasę na Twitterze w skrótach. Potem. Ale jest spoko, że obejrzał jeden skrót. O, Zapolnik, fajny grajca. Nie no, Zapolnik ogólnie trzeba go docenić, bo to jest prawdopodobnie najlepszy sezon w Ekstraklasie, ale no bądźmy poważni, dyskaluj Zapolnik. No nie, no po prostu nie. Zapolnik wygląda nieźle. Tak, to dużo. I na tym postawmy kropkę, tu jest kropka. I tu ją możemy postawić. Krakowia, korona Krakowia. Dawno nie widziałem tak cudownej konferencji prasowej, na których jeden trener beszczałby swój zespół, a drugi powiedział wprost, że jest wkurwiony. Porę mi się 1-1. Tak, różne konferencje. Słucham? Ja były różne konferencje, ale generalnie na konferencjach się działo, bo ten mecz Krakowi to widzieliśmy już wszyscy wiele razy. No. W sensie dobrze bronił Dziekoński, ale dało się strzelić w tym meczu więcej niż jednego gola. No ale bez Kalmana. No tak, tak. No to... Kalman by 3 tu wsadził. Ale fajny vibe miał ten mecz, w sensie korony z Krakowią, bo to już był taki mecz, gdzie w końcówce obu drużynom zależało na tym, żeby wygrać. Że to już było ewidentnie czuć, że może nie jest gorąco, ale już się rodzi w Kielcach i w Krakowie, że dla nich ten remis może być taki, że już czują te wyciągające się łapy Puszczy Niepołomice po nich. Tak, takie smyrnięcia po plecach. I czuć było, że tam w końcówce... Ja oglądając końcówkę już tego spotkania miałem taki vibe multiligi z przedostatniej kolejki. Że to jeszcze nie jest rozpacz, ale to już czuć to napięcie. I tylko korona ostatnio wygląda tak, że tam naprawdę zaczyna śmierdzieć spadkiem. Ale właśnie to, o czym mówisz, było super, bo gdyby to była, nie wiem, 5. albo 10. kolejka, to jedni i drudzy w 75. minucie by uznali, dobra, 1-1, to jest spoko wynik i tutaj już nie ma co się za bardzo odkrywać. A tak jak mówisz, że końcówka tego meczu, to był show. No, to było takie, dawaj, dam ci w ryj.
teraz ja tobie tam wryj. Ale jednak my mamy szykawkę, a my makucha. Więc nikomu nie da wryj ostatecznie, ale próbujemy. No ja się trochę martwię o koronę. To jest tak pierwszy raz się tak zaczynam martwić trochę o tę koronę, bo byłoby mi ich szkoda, jakby spadli. Bo to jest fajna... Fajnie grają dla oka, może niekoniecznie dla samych siebie. Co zresztą było widać w bramce dla Krakowi, gdzie zostało chyba dwóch tylko gości z tyłu i Krakowa sobie zrobiła akcję i strzeliła gola. Ale no ja lubię oglądać mecze Korony, bo jakoś tak nie kalkulują przesadnie i to jest spoko, ale żeby na końcu sezonu się nie okazało, że to ich pogrąży. Ja mam wrażenie, że co roku spada taka drużyna. Fajnie, nie kalkulowali. Tak. Do utrzymania trzeba trochę kalkulować, na przykład, żeby być nad strefą spadkową. Ale nie kalkulowali. Będę ich ciepło wspominał i nigdy ich nie włączę w pierwszej lidze. Nigdy. Ale na pożegnanie tak trzymaj się, Bubu, tam. Nie, ale Leszek, przecież nie było nigdy w historii Ekstraklasy takiej drużyny, o której mówisz, kurde, fajnie w piłkę grają. Ale bardzo fajnie w piłkę gra. No troszkę zabrakło. No ciut i ten. Jakby na 3-0 strzelił Legii Warszawa, ten koleś z Miedzi Legnica, jakiś wonderkid z Holandii, to by się utrzymali. I niestety trochę korona tym pachnie. Wisła Płock do końca walczyła i grała efektownie. Wiecie ile razy, ja nawet nie wiem kto gra teraz w Wisła Płock. Ja myślałem, że Furman, ale on tam w ogóle minuty nie zagrał. Furman jest bez kontraktu. No bo on jakoś tam się posądził z tą Wisłą Płock. No. Oni no, się na siebie obrazili. No tak. Wisła Płock namawia żarliwie Dominika Furmana, żeby pograł. To trochę jak Dawid Szwarga swoich piłkarzy. No ale ten gol dla Krakowi to był taki, że kamera pokazała podanie z prawej strony na lewą, tylko tam jeszcze nie objęła, że tej lewej strony boiska Krakowi. Ja mówię, kurde, ale złe podanie, takie do nikogo, przecież tam nikogo, nawet obrońców korony nie ma. I później obraz się powiększył, a tam ten Olafsson miał hektar wolnego miejsca. Takie ewidentnie, tam chyba powinien być Zator, ale go nie było. W ogóle Dominik Zator, super gość, ale ostatnio nie ma najlepszych tygodni. Ma Zator w swojej grze chyba. A wiecie, kto jest fajnym gościem i też słabo gra i o tym się za mało mówi? Myszor. I Rakoczy, kapitan Krakowi. Rakoczy wygląda skandalicznie. Moim zdaniem Rakoczy to jest gość, którego na 1000% Michał Probierz by powołał, gdyby nie akurat spadek formy. Moim zdaniem Rakoczy to jest gość, którego na 1000000% kupi Raków Częstochowa. Moim zdaniem Kamil Glik jeszcze pójdzie na 15 gal freakfightowych i sobie zrobi zdjęcie z 15 flaszkami wódki i już Krakowia będzie wielka. Ale uważacie, że to jest okej? Zachowanie Kamila Glika? Czy... Znaczy szczerze, nawet jak to robi, no to po co się wystawiać do zdjęcia? No kurde. No, znaczy, no tam raczej nie masz szans, jak idziesz do takiej coś się schować, nie? Znaczy, no nie, stary, to jest zdjęcie pozowane, to zdjęcie z tej gali freakfightowej, to sobie chłopy stanęły, zapozowały, ktoś powiedział uśmiech i zrobił zdjęcie. To nie jest ukrycia zdjęcie zrobione. Więc jakby moim zdaniem Kamil Glik pokazuje jedno. Mam was w dupie, Krakowio. Po prostu ja se lubię oglądać, jak Marcin Najman walczy, bo to jest moja rozrywka. A ja uważam, że to jest dęte, szczerze mówiąc. No, spędzał jakoś wolny czas, nie ma żadnego dowodu, że gdzieś tam, nie wiem, chlał czy cokolwiek. No, jest kontuzjowany. Czy naprawdę w piątek ma robić pompki, żeby wszyscy byli zadowoleni? Nie rozumiem do końca. Znaczy, pompki, ale na igłach koniecznie, w sensie no, na jakichś kolkach. Dlatego ja was zapytałem i samemu nie mówię, co myślę, bo jest to kontrowersyjny temat. Wiecie, możemy jest nie mieć zdania. Czy znaczy, możemy przypuszczać, że Kamil Glik pił lub nie pił alkoholu w tym czasie? Znaczy, ja mam tylko jeden zarzut. Współczesny futbol polega na graniu w piłkę,
ale również na PR-ze. I nikt nie powie, że jest inaczej. No i po co się wystawiać na takie strzały? No w sensie ale tak... widzisz, Julek swego czasu wrzucał zdjęcia z Grosickim w czasów też, nawet z jakimiś szklaneczkami. Wszystko to było wtedy dobrze przyjmowane. Także gdyby Kamil Glik miał dobrą rundę jesienną... Pamiętasz, jak żeśmy jechali... Grosicki potrzebował 3 miesięcy, żeby się odkręcić z tego. Ale wiecie, co ratuje Kamila Glika i piłkarzy? To, że piłkarze nie są pracownikami, tylko są przedsiębiorcami. Oni nie mają umów o pracę, chyba że ten piłkarz, bo gdyby miał umowę o pracę, to Krakowia mogłaby się zesrać, no bo jak masz pracownika, który jest na L4 i widzisz, że w czasie jest na L4, nie pracuje dla ciebie, ale jeździ se balować na patogale, to ten pracodawca raczej ma prawo być zły na takiego pracownika, ale nie ma czegoś takiego jak pracownik w kontekście piłkarzy. Więc tutaj jest Glik usprawiedliwiony. Znaczy ja jeszcze rzeczywiście moje oburzenie może być troszkę za duże, ale to też ze względu na to, że Kamil Glik dobrze zagrał w meczu z Legią i on na Estonię powinien być już gotowy, więc też trochę za bardzo wybucham może. To jest taka złość wewnętrzna, że chciałbyś go szybciej, a to trzeba robić właśnie w piątek wieczorem czy w sobotę wieczorem. I jeszcze użyję bardzo mocnego argumentu. Kamil Glik z Estonią szarpnie. Bo to jest boiskowa walka. Wiecie, że to zdanie mogło paść w programie typu futbol zupełnie na poważnie. A wiecie, jeszcze a propos tych zdjęć, trochę, znaczy może, nie wiem właśnie, czy jest mi przykro, czy jestem w ogóle niezdziwiony, że tak krótko trwało, aż środowisko polskie piłkarskie wsiąknęło w środowisko Patogal. Że się tam chętnie piłkarze pokazują, że sobie robią zdjęcia, gdzie no... Ja nie będę tutaj, bo nie chcę być jakimś wielkim hipokrytą, bo zdarzało mi się oglądać w zaciszu domowym te Patogale jako taka rozrywka typu oglądanie Hotelu Paradise, czyli no nic chłodnego, ale wiecie, jeżdżenie tam i uwiarygadnianie tych wydarzeń. Będąc na przykład. Ja się rozumiem, Miecio, ale z drugiej strony Patogale w tym momencie są w zasadzie sportem narodowym albo rywalizują ze skokami. Właśnie, no, generalnie to jest trochę szersza sprawa. Nikt im tego nie zabroni i no, mają do tego oczywiście prawo, ale czy to jest przypadek, że akurat środowisko piłkarskie tak mocno w to wsiąknęło? Nie, tak, słuchaj, ja też jestem w szoku. Ja też jestem w szoku, że środowisko piłkarskie tak szybko zbratało się z branżą, gdzie są szybkie pieniądze i dużo blichtru takiego łatwego. Jestem totalnie w szoku, że to się stało tak szybko. I to jeszcze te osoby, które się tam pojawiają, jestem naprawdę zdziwiony. Ja bym tylko chciał zobaczyć, jak Wojcinowicz walczy z Rakowem. Sam. Na gali. Dajcie Wojcinowicza samego. Ale znaczy, zupełnie szczerze. Kurczę, jak jest mecz Korona Krakowia, to po co oni grają w piłkę? Ja bym rzeczywiście zupełnie lepiej bym to zobaczył na gali freakfightowej. Korona wystawia swojego, Krakowia wystawia swojego i... To Korona by Kuzerę wystawiła wtedy prawdopodobnie. Albo Bartosza Kwietnia. Kwietnia. Bo pan Kamil to już teraz jest taki trochę, wiesz, ułagodzony jako trener, w sensie, wiesz... No to jest nie fair, bo kto ma Bartosza Kwietnia, to wygrywa po prostu cały ten turniej, nie? Korona pomyślała, że przodu. No. Krakowia. No bo Glik jest kontuzjowany. Ja bym wystawił... Gita? Gita, może... Paweł Jaroszyński też wygląda na takiego zbitego. Taki krępy. Na pewno nie wystawiliby Rakoczego. Ej, Makuch, że on ma warunki. No, Makuch i dobrze też tyłem do bramki gra. Tak, ciekawe, czy też tyłem do rywala. Jakieś zapasy tutaj. Nie o to mi chodziło, że zapasy. Że może oddać plecy i wtedy dobrze się broni. Musimy zrobić kiedyś taki wirtualny turniej, jakby kluby wystawiały jednego zawodnika do walk na gołe pięści. Jak najbardziej. Chyba nawet o tym mówiłem ostatnio. No, chyba tak. Tak jak mówię, no ci, co mają Kwietnia, to
Ja wiem, jednak te walki na gołe pięści to już taki trochę jest mainstream. Walka na wyścigi gołębi, że one muszą dolecieć, nie wyścigi, tylko one muszą dolecieć i wrócić. I to by było ciekawe. Kto jest gołębiarzem w twojej drużynie? I wiesz, i te zawody gołębi transmitować i omawiać. To by było. Kto był gołębiarzem z piłkarzy ekstraklasy? Był ktoś. Z Warty pewnie. Nie, w Ruchu grał chyba. Polska? Czekaj. Ja nigdy nie rozumiałem do końca tej pasji do gołębi, ale odkąd Mike Tyson przyjechał do jakiegoś gościa pod Łomżą, to mówię, w tym jest coś. Tak, faktycznie, było coś takiego. Tak, bo te gołębie to naprawdę kupę hajsu warte. W sensie... Tak naprawdę nie ma chyba hobby, które przyglądając mu się bliżej jest racjonalne. Mhm. Miałem takie rozkminy o sporcie. Prawda. Że w sumie zajebiście, że ludzkość wymyśliła sport, ale jak to wszystko tak rozłożyć na czynniki pierwsze, to każdy sport jest strasznie, no po prostu się umawiamy, że będziemy sprawdzać, kto jest lepszy w, nie wiem, odbijaniu paletką piłki przez siatkę. No to tak z tymi gołębiami, no to jakoś bardzo się to nie różni. Nie? Grzegorz Kuśnik, chyba było coś. Grzegorz Kuśnik, tak. Właśnie Grzegorz Kuśnik to był zajebisty piłkarz. On gdzie nie przechodził, to na strzelał bramki. Strzelał gole, tak. Może średnio gołębie, ogólnie. Gołębie to moje hobby, zawsze były obecne w moim życiu. Pasją zaraził mnie tata, gdy byłem dzieckiem, opowiada Grzegorz Kuśnik 27L. To było w 2014. Posiadam ponad 100 gołębi, którymi zajmuje się dziadek. Mogę się nimi opiekować tylko, gdy jest przerwa w rozgrywkach. Zawsze po sezonie jest okazja, abym mógł przy nich posiedzieć i się nacieszyć. Wtedy żona ma pretensję, że zamiast gdzieś jechać i załatwić sprawy, zajmuje się gołębiami. 8 rana, a ty już do nich lecisz. Usłyszałem od niej. Fantastyczne. A i teraz z tego, co widzę, Kacper Sezonienko jest zapalonym hodowcą gołębi. Kacper chował gołębie od małego, nawet do przesady. Wywoził je na treningi, choć nieraz nie mogłem. Kacper Sezonienko, ten z Lechii. Ja mówię to bez szydery odnośnie, po prostu chciałbym, żeby jakiś gołębiarz wytłumaczył mi, co jest w tym takiego ciekawego, bo na pewno coś jest, ale jako mieszkaniec Łodzi znam tylko gołębie jako latające szczury w parku. Więc a znasz piosenkę Gołębiorze? Ona wszystko opowiada. To jest ojciec Tomka Loski, który śpiewa tę piosenkę. Tak. Ja tyle razy przesłuchałem tę piosenkę, że chyba zrozumiałem. Tak? Dzięki niej. To muszę tak znaleźć. Tak. Musisz na repeacie po prostu polecieć. Ja znam tekst na pamięć. Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać, każdy myśli już o lotach, co do kosza trzeba dać. Możliwe, że jednak nie znam aż tak dużo. Ale trochę znam. Gołębiorze, gołębiorze, im już nic nie pomoże. Wszyscy szparne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. No. A to jest piękne. Gołębiorze, gołębiorze. Tak, to myślę, że to dość istotny wątek meczu Korona Krakowia, ale to chyba wystarczy, żebyśmy o nim tyle porozmawiali. Tak. I Jagiellonia Śląsk Wrocław. Jest temat około jagiellońowy i może od niego zaczniemy. Taras Romańczuk ma dostać powołanie do reprezentacji Polski. Czy dajecie okejkę, czy dajecie łapkę w dół dla tego pomysłu? Okejka? No to może być okejka. Ja też. No już po coś mu daliśmy to. No, znaczy nie, no on sobie zapracował na to obywatelstwo. Ale no... Tak jak w przypadku środkowych obrońców, nie wiem jak sobie radzą ci wszyscy defensywni pomocnicy nie grający w ekstraklasie, ale z tych grających w ekstraklasie, no to Romańczuk jest chyba teraz w najlepszej formie. No. Oczywiście za ostatni mecz, po 2 tygodnie temu piach. No ale no to wiadomo, jesteś tak dobry jak ostatni mecz, który rozegrałeś. Ale dobrze też na trybunach wyglądał w Młynie. 3 tygodnie temu chyba był. No, a to ważne w ocenie piłkarza. Wręcz kluczowe. Albo jak mówił klasyk, szalenie istotne. Ale no, środkowy pomocnik Polski w ekstraklasie, który jest w sztosie. No. Rafał Kurzawa. Ja przypomnę, że Patryk Dziczek dostał powołania. No i teraz też widzę, są jakieś programy takie ogólnopiłkarskie. Tak. Futbol, program ogólnopiłkarski i powołanie dla Dziczka.
Kurwa, czy oglądacie mecze Piasta? Wytnijcie gole z rzutów karnych, bo wydaje mi się, że Patryk Dziczek raczej nie dostanie rzutu karnego do wykonania. Patryk Dziczek naprawdę nie gra jakiegoś wielkiego sezonu, odliczając rzuty karne. Patryk Dziczek dostał powołanie z jednego bardzo istotnego powodu, ponieważ Michał Probierz go zna. To jest wszystko. Nie chodzi o mecze, nie chodzi o formę. Tylko Michał Probierz go zna chyba z młodzieżówki i coś tak. I to, a i to mnie tyle, tak zna Rafała Janickiego. I co z tego? Ale słuchajcie, są dwa argumenty za Patrykiem Dziczkiem, zupełnie merytoryczne. Szarpnie, boiskowy walczak. I kiedyś grał we Włoszech. Tak jest. Także tutaj proszę nie szkalować. No, a zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o mecz Jagiellonia-Śląsk-Wrocław, zero zaskoczenia, bo zespół ze składy z bardzo słabym składem i najwyżej średnim trenerem, no se przegrał z Jagiellonią. No to ostatni raz się tak zdziwiłem, jak mi powiedzieli, że tlenem oddycham. Brakło presji ze strony Zohore. Jak mówił pan Dawid Balda, Kenneth Zohore cały czas wywierał presję na napastnikach Śląska swoim wpisem w CV, gdzie miał Premier League jakiś mecz. I pan Dawid Balda mówił, że dzięki temu Exposito grał tak dobrze. No i teraz nie ma Kennetha Zohore już oficjalnie. No i Exposito gra jak gra, czyli nie gra. Nic nie strzelił w całym tym roku trwającym. No i jest jak jest. Znaczy, moim zdaniem też brakło w Śląsku Wrocław najmocniejszego zawodnika tej rundy, Daniela Stefańskiego. Akurat na ten mecz go nie było, no i kurde, przegrali. A co, jakaś kontuzja, jakieś zawieszenie? Nie wiem. Kurde, jakaś wirusowa. Decyzja trenera. Ale myślę, że Jacek Magiera ma jakieś trochę gubi go chęć udowodnienia tego, że jest świetnym wychowawcą i resocjalizatorem, no bo trzymanie na boisku jednocześnie Żukowskiego z Klimalą to jest moim zdaniem pomysł dość kiepski od strony piłkarskiej. Ja szczerze mówiąc trochę wierzyłem w to, że może jak ten Klimala przyjdzie do Ekstraklasy, to będzie jakąś wartością dodaną, no ale nie widziałem gościa w grze przed jakieś 10 lat, czy tam nie pamiętam ilu, więc to było wszystko wróżenie z fusów. Na pewno piłkarsko on nigdy nie grzeszył i nie grzeszy inteligencją. I podobnie jest z Żukowskim. Życiowo nie wypowiadam się, bo nie znam ich. Czy Żukowski miał duży przebłysk inteligencji, gdy mówił swojej partnerce, żeby nie jadła kamienia z czajnika, więc tu zaplusował. No jest inteligentna wypowiedź. Tak. No ale nie wiem, czy właśnie trochę nie gubi pana Jacka to, że może na siłę chce udowodnić, że on nawet tak z nich zrobi tutaj coś. No Jacek Magiera jest trochę jak, wiesz, grasz w RPG i zaczynasz już się bawić w te poboczne questy, nie? Te achievementy chcesz robić, że tam przejść misję X mając tylko dziurawą tarczę i patyk znaleziony. No to Jacek Magiera... Wygraj mecz z Klimalą i z Żukowskim. Naprawdę, jest dużo słabych piłkarzy w tej lidze, ale to, co odwala Mateusz Żukowski w tym sezonie, to się w pale nie mieści. W sensie, naprawdę musisz się przypatrzeć, żeby znaleźć tam sensowne, dobre, nieoczywiste zagranie. Czy Żukowski to jest w ogóle taka kariera, na którą warto się pochylić? Bo on nawet w tej Lechii Gdańsk nie był szczególnie dobry. Ja pamiętam, że on po prostu był młody i grał w piłkę na boiskach Ekstraklasy. Wzięli go Rangers, nie wiadomo według jakiego klucza, na pewno nie polecił im tego ruchu Roman Skorupa i od tamtej pory Mateusz Żukowski zalicza kolejne kluby Ekstraklasy, już dwa. Damian, ja chciałbym powiedzieć, jak jest wspominany Mateusz Żukowski w Lechu Poznań, bo myślę, że to jest niezwykle ciepłe wspomnienie. No, to jest taka legendarna zmiana z Widzewem, gdzie on nie miał jednego dobrego zagrania, ale tak oglądając jego zmiany w Śląsku, to on tak gra po prostu co tydzień. A zabawne jest to, że jak on poszedł do Rangersów, to Rangersi to był ten sezon, co oni doszli do finału Ligi Europy i tam na wahadle prawym grał James Tavernier. Taki gość, co z prawego wahadła sobie strzelał po 20 goli w sezonie. No więc Mateusz Żukowski miał małe szanse na grę, ale za to jak zrobili mu testy fizyczne, to we wszystkim był top 3, top 5 i wszyscy w klubie pytali, skąd w ogóle takiego Polaka ściągnęliście? Co to jest za piłkarz? Co to w ogóle jest? No tylko później się okazało, że jeszcze trzeba w piłkę kopać, ale
Być może w Ekstraklasie dojdzie do reformy, gdzie nie trzeba kopać piłki. Ale takie prawe skrzydełko Michalak Żukowski, jacy biegacze. Właśnie może on w innym sporcie byłby świetny. Może to jest trochę problem polityki polskiego sportu, że my ten najlepszy materiał na siłę chcemy zawsze upychać do piłki nożnej, a to może nie być. Na przykład Czesi mają, nie wiem, czy wiecie, świetnych tenisistów i tenisistki. Tam dobry materiał idzie do szkolenia też na tenisa. U nas nie ma za bardzo tenisistek i tenisistów. To się może zmieni, ale no właśnie to pchanie do piłki nożnej wszystkich może być zgubne. Może Żukowski byłby świetnym na przykład dziesięcioboistą i mógłby powalczyć kiedyś o medal na igrzyskach, który jest cenniejszą zdobyczą niż niejedna piłkarska zdobycz. Możliwe, że bredzę, ale tak sobie... No. Dobra, tak. Ale w sumie to Jagiellonia wygrała mecz. Może porozmawiajmy o liderze i o tym, dlaczego Jagiellonia jest taka wspaniała. No, co sądzicie? Znaczy, ja mam ten jeden problem z Jagiellonią, że ona to, co robiła na jesieni, na razie udowodniła tylko w meczu z bardzo słabym klubem i ze bardzo średnim trenerem. Więc jak ona to udowodni w poważnych spotkaniach, to będę się jarał. No ale wszyscy wiemy i chcemy, żeby taka Jagiellonia zdobyła mistrza Polski. Tak, czy tak w tym grałem. Momencie Jagiellonia wygląda i tak najpoważniej? Bo ja też pamiętam mecz z Ruchem Chorzów, skandaliczny w wykonaniu Jagiellonii, chyba najgorszy w sezonie, porażkę z Górnikiem, gdzie też nic specjalnego, ale jest ten kontekst pozostałych drużyn walczących o mistrza i na tym tle to Jagiellonia i tak wypada nieźle, bo z Widzewem zagrała dobry mecz z Lechem mimo porażki, to jednak grała tam dobrze, no i teraz ze Śląskiem też bardzo dobry mecz, więc mimo wszystko Jagiellonia wygląda sensownie. Znaczy no przede wszystkim jako kibice piłki nożnej wszyscy niezależnie od sympatii klubowych powinniśmy sobie życzyć, żeby Jagiellonia tego mistrza Polski zdobyła, no bo umówmy się, chcemy mieć mistrza Polski przepychadło Magiery czy mistrza Polski czwórka, trójka w każdym meczu, ofensywny futbol i tak dalej. No uda się, nie uda, ale idziemy do przodu. No to ja bym chciał mieć Jagiellonię jako mistrza Polski, żeby chociaż raz w życiu futbol wygrał, a nie kalkulacje i przepychanie. Piękny przydomek. Popularne przepychadła Śląsk-Wrocław. Ale nie, to... KSM u siebie na jesieni, no przecież to kurde. Cudem w ostatniej minucie bramkę strzeli. Jagiellonii pomogło to w tym meczu, że chyba pierwszy raz w tym roku wyszli, pamiętając, co tak naprawdę dawało im wyniki w zeszłym roku, czyli bez jakiegoś punktatorstwa uznali, wchodzimy w nich i po prostu nie kalkulujemy niczego, tylko wjeżdżamy na pełnej. Mamy najlepszą ofensywę w lidze, korzystajmy z tego. No i Śląsk był w szoku, był. Jak ten chłop, o którym mówiła ta pani w tym takim popularnym filmiku, no to właśnie tak mniej więcej w szoku był Śląsk. No i co? Zadziałało. Trzy szybkie bramki i elo. Coś tam później próbował jeszcze Śląsk wrócić, ale to już były trzy bramki do odrobienia, no to już nie ma lekko, nie? To w ogóle... Tak, Jagiellonia musi grać właśnie tak i liczę na to, że jak się dostanie do tych europejskich pucharów, to choćby miała z nich odpaść, to niech właśnie tak gra. Bo jak oni zaczną kombinować, że tutaj czekamy na jakieś kontry, nie, oni muszą po prostu... No, oni tak nie zaczną grać. Ale jeszcze dodajmy jedno. W momencie, jak Jagiellonia awansuje do europejskich pucharów, to jest wyrok śmierci. To żeby była pełna jasność. Oprócz tego, że kibicuję Jagiellonii i chciałbym, żeby zdobyła mistrza Polski, to żeby nie było, nie ma nic dla nich gorszego niż europejskie puchary. No, ale moim zdaniem Jaga w żadnym momencie, dopóki tam będzie Ted Podlasso, to nie zmieni sposobu grania. No ale właśnie zmieniła teraz, na początek tego roku. Nie mieliście wrażenia, że jacyś tacy byli wycofani i dopiero na ten Śląsk weszli jak prawdziwa. Nie, druga połowa z Lechem, to tam przecież była taka ofensywa, że oni gnietli tego Lecha. No ale w drugiej połowie dopiero. Bo w pierwszej nie wszystko im wychodziło, ale myśli mieli dobre. Mieli czyste serce i dobre myśli. Jak troskliwe misie. No, albo jak ten, jak w piosence tego Kupichę Fila, tam też było coś tam o czystych myślach. Coś było. To było dawno, te piosenki. Ale Jagiellonia jest jak Piotr Kupicha taka.
Taki wczesny Piotr Kupicha. Podobała mi się reakcja Adriana Siemieńca na gole. Ładują trzy bramki wiceliderowi u siebie. Marczuk tam żoga bonito. Po prostu wygląda jak Luis Figo w prime. Adrian Siemieniec, pierwszy gol. Drugi gol. Trzeci gol. Najbardziej zadowolony człowiek świata. Adrian Siemieniec wszystko przyjmuje na spokoju. Garda z pokory. Całe życie. No i ograć Magierę to też nie sztuka. Powiem wam tak, to co mi się najbardziej w Jagiellonii podoba, to ilu tam jest gości do grania w ofensywie. Że to nie jest tak, że dobra, mamy jednego kozaka i czekamy, co on zrobi. Albo jest skuteczny napastnik i zobaczymy, jeszcze jest jeden taki, co umie tam dorzucić piłkę i to tyle. Tylko masz Pululu, masz Naranio, masz Hansena, masz Marczuka, masz Imaza. Jeszcze głębiej są Nene, którego uwielbiam. Jest moim chyba ulubionym piłkarzem Jagiellonii obok Pululu. I jest też Wdowik, który kiedyś bywał dobry. Więc naprawdę ma się na kogo rozłożyć ta gra na wiadomo. No i jeszcze, no jest na jeszcze na prawej obronie nie wystawiasz tam jakiegoś Hama do biegania, tylko Saczka, który gra jak środkowy pomocnik no. I sobie jeszcze wbiega w pole karne i ładuje gola. No. Tak i jeszcze dwóch stoperów, gdzie Mateusz Skrzypczak okazał się całkiem nieźle rozgrywającym piłkę piłkarzem, a Adrian Dieguez no to jest raczej taki rozgrywający stoper, a nie Ham do przerywania. Masz Kubickiego z ławki, kurde, to jest dużo. No, jeszcze Kali Skaner tam czeka na swoje szanse. No jestem ciekaw, jak Jaga już zostanie mistrzem Polski, to kogo Łukasz Masłowski ściągnie? Tego nie wiemy, bo jeszcze nie wiemy o istnieniu tego piłkarza. Tak. A jestem ciekaw, takie ostateczne starcie, jak jest King Kong Godzilla, to powinno być takie starcie Łukasz Masłowski, Roman Skorupa. Ale ten piłkarz, którego ściągnie Masłowski, jeszcze się nie wygenerował w tym sezonie FMA, bo to już jest taki sezon 2048 i te nazwiska muszą się wygenerować dopiero. No jeszcze na szaro jest tam w FM-ie. No ale na pewno będzie strzelał bramki, no. To jest więcej niż pewne. Jestem Paweł, pisze, nienawiść Sipiki do Śląska jest tak wielka, jak przyjaźń między Mietczyńskim i Janickim. No, te wektory są zbliżone. Czy jeśli chodzi o ten bój Skorupy z Masłowskim, rzeczywiście to trzeba by rozstrzygnąć, ale wydaje mi się, że oni działają jednak na innych polach, bo Łukasz Masłowski znajdzie kogoś w drugiej Bundeslidze, gdzieś, nie wiem, na przykład jeszcze w drugiej Bundeslidze albo w drugiej Bundeslidze, prawda? A Roman Skorupa otwiera Globus, zakręci, stawia palucha i stamtąd bierze piłkarza. Akurat środek Oceanu Indyjskiego. Może być, coś tam na pewno jest, jakaś wysepka. Znaczy, ja myślę, że Roman Skorupa przejdzie grę, jak ściągnie piłkarza z tej wyspy tam na wschód od Indii. Sentinel chyba to jest. Tak, tak. Nikogo nie wpuszczają tam. Tam nie ma cywilizacji w ogóle. Oni nie wiedzą, że istnieje coś takiego. Tak, jest zakaz przyjeżdżania też na tę wyspę, bo się boją, że jak przyjedzie ktoś, to wybije choróbskiem wszystkich na tej wyspie. No, to ciekawa wyspa jest. Ale to jest piękne u pana Romana, że właśnie czym się różni pan Roman od Łukasza Masłowskiego? Łukasz Masłowski to nawet z komputera korzysta, tam jakiś research, coś, druga Bundesliga, te klimaty. A pan Roman to jest tak, że przychodzi Jacek Klimek i mówi: słuchaj młody, mam dla ciebie bojowe zadanie. Na jutro napastnik Król Strzelców i najlepszy bramkarz ekstraklasy. Czas masz jutro do 12. I pan Roman to robi. No. No, takie to życie, nie? Ale z tym Skorupą to dajcie spokój. Coś jeszcze chcemy? Jaga Śląsk? Śląsk, ale... Tak sobie myślałem, oglądając ten mecz, że Jacek Magiera popełnił strategiczny błąd. Wyobraźcie sobie, że Śląsk jesienią jest gdzieś blisko strefy spadkowej, ale Jacek Magiera mówi cały czas: ja mam plan, zobaczycie. I wiosną odpala tak, jak jesienią odpalił, tak w wersji oficjalnej, i teraz jest wiceliderem. Albo że generalnie jest w top 3. No przecież Magierę by nosili na rękach. Ale niestety popełnił błąd, rozbudził oczekiwania, a na dodatek sport dyrektor Balda niepotrzebnie otworzył usta parę razy. No i... no, Balda najbardziej napompował ten balonik i Śląsk za to cierpi. Znaczy Śląsk robi to,
o czym mówił Julek, że po prostu Śląsk nie był tak dobrą drużyną, żeby mieć na Stukać jesienią tyle punktów. Jest równanie do średniej, trochę jak sezon wcześniej Widzew. Nie był tak dobry, żeby być na trzecim miejscu i wiosną było równanie do średniej i to teraz jest ten przypadek. Nie wiem, czy przy Jagiellonii to równanie do średniej będzie tak brutalne, bo oni grali tak jesienią, żeby nas stukać tyle punktów, ile mieli. Więc tu jest większa nadzieja dla Jagi, że przełamią klątwę Wojtka Hadaja. Znaczy, żeby nie było, bo koniec końców Śląsk-Wrocław i tak zakończy ten sezon wielkim sukcesem. Bo jak oni nawet wylądują na szóstym miejscu, to z tym, co oni tam mają na boisku, to jest bardzo dobry wynik. Tylko rzeczywiście no, ten balonik był niepotrzebnie pompowany. Umówmy się, runda jesienna to była runda przypadku. To nie wynikało absolutnie nic z umiejętności piłkarskich. Takie rundy się zdarzają różnym klubom, ale nadal to jest duży sukces. Kurczę, no ten Śląsk Wrocław z tym składem to mógł się bić jak Piast Gliwice zaraz o spadek, a on się bije o czołówkę. Nie skończy na czołowym miejscu Śląsk Wrocław tego sezonu, ale to jest nadal bardzo dobry wynik. Mi się wydaje, że miałem szansę jeszcze na top 3. Ja się wcale nie zdziwię, jak Śląsk wypadnie poza top 6. Nie, no co wy gadacie, spierdoły. Tak Górnik 9 punktów tylko traci. To nie jest dużo. Ja stawiam na takie piąte miejsce Śląska Wrocław. Ja myślę, że będą wicemistrzem. Mistrzem będzie Jagiellonia, a Śląsk będzie drugi. Tego życzę jednym i drugim. Bo to, co w tym sezonie robią nasi potentaci, powinno się skończyć wykluczeniem ich z europejskich pucharów w tym sezonie. To było coś pięknego. Jakby ani Raków, ani Lech i ani Legia nie zagrali w tym sezonie w europejskich pucharach. A to jest możliwe. O, ale by było, bo później mamy to losowanie pierwszej, w przedwstępnej rundy do wstępnej drużyny i analiza. Kurczę, nie jesteśmy rozstawieni, a rozstawiony jest OFK Titograd, z nowo powstałego 3 dni temu bałkańskiego księstwa liczącego 8 mieszkańców. Ale śmiejcie się, to jest realny scenariusz. To jest naprawdę realny scenariusz. Patrzcie, Jagiellonia robi mistrza, drugi jest Śląsk, trzecia Pogoń i Puchar Polski jeszcze wygrywa Piast Gliwice, więc czwarta drużyna w Ekstraklasie nie ma pucharów. My nawet nie jesteśmy rozstawieni w takim wypadku przy tych siedzeniach na losowaniu. W sensie jakby pojechali do Nyonu ci przedstawiciele polskich klubów, to by na schodach siedzieli. Niewiarygodne. No ale taka jest ta liga. Ostatni mecz, to znaczy Piast-Radomiak, ale zanim o tym meczu, Szymon Janczek donosi. Mimo zamknięcia okna transferowego, Radomiak szykuje jeszcze jeden ruch do klubu. Brazylijski skrzydłowy João Peglow ma zostać piłkarzem zielonych. 22-latek jest mistrzem świata U17 z kadrą Canarinhos. W Europie zachwycał dryblingami w Dnipro 1. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tego meczu, muszę jedno wtrącenie, bo mam świeżego newsa z Twittera. Uznany dziennikarz sportowy, pan Krzysztof Stanowski, wrzucił takiego tweeta. Jest screen, jak Fran Alvarez strzela bramkę dla Widzewa w meczu z Legią. Jak zawodowy piłkarz może odwrócić się tyłem do akcji, bo boi się oberwać piłką? Przecież Kamil Glik by się jajcami na tę piłkę rzucił. Kolejny powód, dlaczego Kamil Glik na Estonię. No, albo same jajca Kamila Glika. Kamil Glik by już leżał ze zmęczenia na murawie w tym momencie. Jajca Kamila Glika, ja to widzę, że tak, wołujemy jajca Kamila Glika, dostaną numer 2, jak to Kamil. Liczymy, że będą trzymać szatnie, jajca Kamila Glika. Jajca Kamila Glika to jest... Bo to jest cały ale Glik, też... są wątpliwości, czy będzie w formie. Jajca Kamila Glika na pewno będą. A poza tym mam wrażenie, że Stano z tym tweetem trochę przeszarżował, bo on nazwał Gila Diasa zawodowym piłkarzem. To... No kontrakt ma, no to przecież można chyba już mu powiedzieć. Koszulkę no, dostał. Tam zatrudniona w Legii jest pewnie firma Gila Diasa, Gil Dias Footballer, spółka z o.
a niekoniecznie Gil Diaz na kontrakcie. Ale mniejsza. 5 goli sobie padło w Gliwicach, chociaż Murawa nie pomagała. Padł gol przewrotką, była czerwona kartka, był obroniony rzut karny w 90 minucie. Taki klasyczny meczyk na otwarcie piątku. Ja się na coś innego pisałem. W piątki to jest nudne 0-0, a nie jakiś show do ostatniej minuty. Ja tego przypomnę, chciałbym, żebyśmy w kontekście piątku pamiętali o wątkach ogrodniczych, ponieważ Murawa zarówno w Białymstoku, jak i w Gliwicach zasługuje na swój kącik w agrobiznesie. Podoba mi się, że jak zawsze jest, nie no, w lutym to jeszcze te boiska będą takie, ale w marcu zaświeci słoneczko, ten śniegu już nie będzie, w marcu to już będą boiska. I później włączasz Gliwice, gdzie jest klub miejski, i w Białystok, gdzie stadionem też zajmuje się miasto. I widziałem, że Kuba Seweryn ze Sport.pl już pisał, że jak miasto wymieni Jagiellonii Murawę, 15% wymieni. 15% Murawy. To chyba ta prawe skrzydło, tylko gdzie Marczuk biega, bo reszta już mniejsza. Sami nie chcę wymieniał. Nie, no. Bo ja miasta boję. Ruszysz? Murawa jest przereklamowana. Za dużo gadamy o Murawach. No, Dawid Szwarga nas nauczył. Dawid Szwarga włączył te trendy. Czy my nie możemy po prostu sztucznych boisk sobie zrobić wszędzie? Tam tak grają Skandynawii i jakoś żyją. A nie można górą grać? Sztuczne boiska wszędzie zrobić i będzie spokój święty. Moim zdaniem w ogóle powinny kluby ekstraklasy grać na hali. Oho. Albo pod balonami. Tam zawsze jest pogoda. Podobał wam się ten mecz? Piasta z Rekiem? Wszystko, co potrzeba w dobrym dreszczowcu, to było w tym meczu. Absolutnie. Podobała mi się porażka Piasta na koniec. Ja się nie mogę zdecydować, bo z porażki Radomiaka też bym się cieszył, więc no. Mógł już zostać ten remis, ale no ciekawy mecz. Ciekawe, rzuty karne były kilka, ile? Trzy? Trzy, no. Trzy rzuty karne. Co ciekawe, wszystkie podyktowane poważe. Wojciech Myć w tym meczu, element zbędny. Wojciech Myć mógł usiąść na ławce i tylko tak na telefonie siedzieć i co, Szymon? Karny? To czekaj. I rzut karny. I wskazuje i idzie z powrotem usiąść na ławce. Dzięki, Szymon, dzięki. No, bo tu mam level w Candy Crush Saga do przejścia. To jak będziesz coś tam wiedział, to zadzwoń. Niby tak, ja się zgadzam, ale z drugiej strony to nie były łatwe karne do oceny, nie? Takie trudne do wyłapania, jak sobie biegasz po murawie, tak mi się wydaje. Ten trzeci na przykład, Gwizd, wiedziałbyś, że tam jest karny? No właśnie, ja z tego powodu zaczynam mieć ostatnio bardzo takie przemyślenia, z których jestem niezadowolony, jest mi trochę wstyd. To znaczy, pamiętam jak wchodził VAR i tam Krzysztof Piątek udzielił takiej wypowiedzi, jeszcze w Krakowie grał chyba wtedy, że coś tam to niszczy futbol i wszyscy z niego śmiali, mieli w sumie prawo, ale im dłużej oglądam Ekstraklasę z tym VAR-em, tym bardziej zaczynam, może za duże słowo to jest tęsknić za czasami bez VAR-u, ale kurza mnie mocno ten brak płynności i wracanie do sytuacji, jeśli chodzi o rzuty karne, w których naprawdę nikt by nie wspomniał o tym nawet po meczu, gdyby nie wrócono do tych... Często tak bywa po prostu. Wraca się do sytuacji, które... Bo chodzi o to, że jak nie było VAR-u i sędzia popełnił błąd, to można się było z tym pogodzić, że no miał chwilę na decyzję, popełnił błąd, czegoś nie zauważył, coś rozpatrzył źle. A teraz, gdy mamy VAR, i jest sytuacja taka dość sporna, którą VAR rozstrzyga, no to dopiero się zaczyna jatka, nie? Że jak mógł być VAR i on to źle rozstrzygnął. Ale nie, bo on dobrze rozstrzygnął, bo zasad piłki nożnej... Nie, no jak dobrze rozstrzygnął? Przecież to jest błąd sędziego. Nie, to nie jest błąd sędziego. Tutaj sędzia dobrze zinterpretował i... Jezu, to męczy strasznie półę. A już to czekanie, aż Wojciech Myć pobiegnie zobaczyć, czy piłka smyrnęła kogoś w rękę, to już naprawdę, no człowiek ma ochotę przełączyć na inny kanał. Tak więc oczywiście jestem nadal fanem tej technologii, ale gdzieś zatraciliśmy ten złoty środek w pewnym momencie. Wydaje mi się, że bieganie... Nie udało się znaleźć nigdy, bo VAR nie rozwiązał część problemów, których nie było, ale stworzył nowe, swoje, na przykład tak. Karne typowo VAR-owe, tak? Czyli karne takie, które gdzieś na stopklatce przy zwolnionym tempie widać kontakt i nawet niektórzy piłkarze
zdają sobie sprawę, chyba Zwoliński był mistrzem takich sytuacji, gdzie wiedzą, jak co wypadnie na stopklatce, że ten kontakt będzie już gwizdnięty. I to jest plaga moim zdaniem. Karne, ery, VAR, to jest plaga. Natomiast wciąż zawsze oczywiście pamiętam, nie wiem, no gola Pęksy dla Wisły, czy spadek ruchu po ręce Siemaszki. Wiadomo, że takie rzeczy w tym momencie nie przejdą, ale przechodzą inne, czego dowodem ostatnie tygodnie, to jest jasne. Nie no, pamiętacie jeszcze w meczu Lecha była taka sytuacja, kto tam sędziował? Frankowski? No nieważne, w każdym razie jest sobie akcja już chyba Lecha w tym momencie, nagle VAR cofa się do sytuacji w polu karnym Lecha, gdzie niby mógł być karny, ale to jakiś totalnie z dupy i ostatecznie cofnęli się do ręki piłkarza Górnika, gdzie już był aut grany na połowie Górnika właśnie, Lech miał mieć aut, to cofnęli akcję do pola karnego Lecha, żeby zagrać rękę, którą ofensywnie zrobił piłkarz Górnika. W tym momencie sobie pomyślałem, oni powinni się zastanowić, żeby to jakoś zmienić, te zasady, bo to po prostu krew zalewa człowieka. To irytuje mnie więcej tak na tym samym poziomie, jak przerwy przez dymienie kibiców, których ostatnio mam wrażenie jest więcej niż kiedyś. No, Adam Leczmański użył takiego zwrotu, że jakby środowisko sędziowskie czy władze sędziowskie nie chcą zamieniania kontrowersji w kontrowersje. Ja na przykład, jeśli operujemy na konkretach, no to ten mecz Piasta z Radomiakiem, no to dwa pierwsze karne, ta ręka i ten faul na Chrapku, chociaż Chrapek wyolbrzymił, no spoko. Jakby ostatecznie weryfikacja jest słuszna. Ale ten karny Jordão, to ja nie wiem, jest dwóch gości, między nich wskakuje piłkarz. Ten piłkarz, który wskakuje, dostaje z bodiczka, więc ląduje na drugim i najpierw jest, nie ma karnego, a później jest karny. Dla mnie no, zamienianie kontrowersji w kontrowersje. No, VAR miał być od tych sytuacji z angielskiego clear and obvious, a tu ani to nie jest clear, ani obvious dla mnie. Słuchajcie, no, Karol R. pyta, czy coś o meczu, bo rzeczywiście tutaj VAR żeśmy poruszyli, ale czy no, cokolwiek no właśnie, bo chciałem powiedzieć, że okej, fajne anegdoty o tym VAR-ze, no one cares, ale na przykład Piast Gliwice ma taki problem, że ma słabego trenera i słaby skład i on może spać w tym sezonie. Wiele zespołów ma ten problem. Tak trochę się wyłonili z tego pelotonu, jakby im kieta spadła. W sensie łańcuch i zwolnili i faktycznie zaczyna im ta walka o utrzymanie zaglądać mocno w oczy. Znaczy, jeszcze piękne albo smutne, zależy jak kto patrzy, tym wszystkim jest to, że Fabian Piasecki, my żeśmy dużo z niego żartowali i trochę był memiczny i może ponad to, ale możemy to już oficjalnie powiedzieć, to jest najgorszy piłkarz Ekstraklasy. Przy nim nie wiem kto. Ja jestem dobry. Hosue to jest nawet dobry zawodnik, jak się popatrzy na Piaseckiego. Szymon pisze, Fabian Piasecki tym razem bez gola. Powinniśmy założyć. Naprawdę nie byłem Piaseckiego w tym Piaście, ale no wygląda to ciężko. Nie ma powodu, żeby Piast miał nie spaść. Nie ma żadnego powodu, żeby Piast miał nie spaść tej ligi. A żeby nie było, ja jeszcze naprawdę wierzyłem w to, że w Gliwicach Piasecki się odbuduje, że okej, to będzie taki dobry dla niego klub na odbudowę. Skala beznadziei, ale to jest kolejny mecz, gdzie skala beznadziei naprawdę przekracza wszystkie możliwe normy, no ale na szczęście ma super zmiennika. Kamila Wilczka, no to też jest grajter. Ludzie, żeż kochani, szczerze, Kai Tejan to powinien ich uczyć gry w piłkę nożną. No, a jak jeszcze sobie spojrzymy na to, że struktura zarobków w Piaście, no raczej nie jest taka, jak dajmy na to w Warcie Poznań czy w Puszynie Połomice, to komizmu to troszeczkę dodaje. No, kurde, masz tego Kądziora, Wilczka, Czerwińska, to są Placha, to są duże nazwiska. Dziczka, no. Kadrowicza. Co więcej. Tomasiewicz. Jak sobie pomyślę, ile Chrapek zarabia w Gliwicach, czy szczerze, przecież widzę go chciał do siebie, ale powiedzieli, że jak mu zaproponowali kontrakt, coś, jak zaczął się śmiać, jak mu rzucili kwotę, to do tej pory się śmieje, bo w Gliwicach zapłacili mu jakieś 40 razy więcej za takiego grajcara jak Chrapek. Kurde, gratulacje dla struktury płacowej Piasta Gliwice.
Piast to jest taki klub, który jakby spadł, no to jest widmo bankructwa i no może zaczniemy od czwartej ligi, bo nie wiemy jak zapłacić za tę wodę w kranie, bo to już naprawdę wszystko zeżrą piłkarze. ŁKS Ruch jak spadną, no to okej, oni są przyzwyczajeni do realiów pierwszoligowych, ale w Piaście spadek, no to jest katastrofa. No ale mogą jeszcze Puchar Polski zdobyć, więc wiesz. Tak. No to aż przejdą tę jedną rundę w eliminacjach do europejskich pucharów i wtedy... Tak, przejdą, jak przecież Puchar Polski później zaczynasz. Czyli wystarczy, bo oni od drugiej rundy Ligi Europy, czyli Piastowi wystarczy po wygraniu Pucharu Polski wygrać dwumecze w eliminacjach, żeby zagrać w fazie grupowej Ligi Konferencji. No, wystarczy wygrać, to jest bardzo takie delikatne określenie. Nie, no, jak Piast zagra w europejskich pucharach po zdobyciu mistrzostw Pucharu Polski, to Żul Banda musi się reaktywować. Ta słynna Żul Banda z łódzkiego, z tego wyjazdu do Rygi, tak? Koniecznie. Ale no co, bramka Roszy ładniejsza niż Zapolnika, czy nie? Nie. Jednak, Zapolnik, ale fajnie. Nie, bo Zapolnik to Polak, więc jego prawda. Bramka była... Nie, no trudniejsze. Zapolnik, piłka leci na niego, gdzie on jest totalnie tyłem do bramki i jeszcze wali od słupka. A Rocza, ja sobie zwróciłem też uwagę na krycie w tej sytuacji. Ono nie było dobre. Ono zdecydowanie nie było dobre, a poza tym jeszcze polecam wam, jak oglądacie już tego gola, to zajrzeć na to, jak Kadrowicz Dziczek doskakuje do Rafała Wolskiego przy asyście. Pirania. Myślę, że dziecięca eskorta jest mniej agresywna w kryciu. Rafała Wolskiego też by Adrian Mierzejewski w kadrze widział. Tak. No. Naprawdę? Tak. Jego jedyna na Estonię z piłkarzy ekstraklasy. Rafała Wolskiego w tym sezonie? Tak. Za plecami Zapolnika na 10. Za plecami Zapolnika Wolski, przed Wolskim Pawłowski i Zapolnik jako napastnicy. Zwłaszcza, że Pawłowski nie jest napastnikiem, no to już tak. By the way. Mniejszą kontrowersją było, gdyby Adrian Mierzejewski widział Adriana Mierzejewskiego w kadrze na Estonii, naprawdę, niż z tym Rafałem Wolskim. Ale Leonardo Rocha to będzie gość i no strzela, pokazuje i fajnie, że wrócił do grania. Fajnie, że wtedy jak go sprzedałem w fantazji po tym, jak dostał czerwoną kartkę, to nagle sobie uznał, że strzeli gola, ale no to normalnie. Pozdrawiam. Czy Luka Wózkowicz włączy się do korony, walkę o koronę Króla Strzelców? No właśnie chciałem powiedzieć, że transfery rodem z FMA okazuje się, że się sprawdzają. Bo Luka Wózkowicz po rozegraniu 15 minut w Ekstraklasie ma więcej bramek niż Fabian Piasecki przez ostatnie dwa sezony, także matematykę zostawiam wam. A dodajmy, że jest stoperem. No coś ogarnia chłopak, trzeba przyznać. Nie no, wejście do główki ma top, taki timing. Jednak jeszcze trochę pogra i będzie może tak dobre jak Sołowiej kiedyś. No, od Sołowieja to on wiesz, uczyć się może. To powiem ci tak. Jak kiedyś Luka Wózkowicz przejdzie do PSG za 150 milionów euro z Tottenhamu, to w wywiadzie dla Le Paris Delamont będzie mówił: grałem w jednej lidze z Sołowiejem. To tam nauczyłem się, jak powinien grać stoper. A jeszcze jedna kwestia w temacie Radomiaka, bo oni sprowadzają teraz tego mistrza świata z Brazylią U8, ale Karol Angielski bardzo fajnie się wypowiedział, że bardzo fajne transfery, super wypożyczenia, bo żebyście hajs oddali, bo ja jeszcze nie wszystko dostałem. Widział na Instagramie Karol Angielski. Karol Angielski to już trochę czasu minęło, jak tam grał. Ojej, kolejny... Transfery Radomiaka są interesujące w tym kontekście. Roluje długi. No to jest niemożliwe. Komisja Ligi bardzo by ściśle patrzy na finanse klubów ekstraklasy. Kiedyś co teraz robi Karol Angielski w ogóle? W Grecji siedzi. Czeka na pieniądze z Radomiaka, no co robi? No. Wstaje rano, loguje się na konto i patrzy, o przelew nie przyszedł z Radomiaka, znowu. A ciekawe, czy od Greków mu przychodzi, bo tam też różnie bywa, nie? Są pieniążki. Dla pana, panie Karolu, jest czekanie na pieniądze. Pieniądze są dla mistrza świata z Brazylią U8. Ale słuchajcie, bo na transfery info jest: Karol Angielski nie wycofuje się. Aha, myślałem, że wycofuje się. Nie wycofuje się ze słów o zaległościach Radomiaka.
Ale to musi być super, jak tam Karol Angielski dzwoni do tego Radomiaka i oni mówią, w sobotę ci wysłaliśmy, a to się w poniedziałek dopiero zaksięgują te pieniądze. Także w poniedziałek maksymalnie 12 masz na koncie. Ej, ale to ma dalszą ten. Angielski zdradził również, że klub zastosował wobec niego dość dziecinną zagrywkę w postaci blokady. Mój komentarz nie został usunięty, lecz profil Radomiaka mnie zablokował. Tak, to jest profesjonalny Radomiak. Blokuje na Instagram. Chłopa zablokowali. Brawo, dobrze. Nikt się o tym nie dowie. Jak Radomiak cię zablokuje na Instagramie, to jest omerta. Nikt już nie powie tego, nie zobaczy. Sprytnie, sprytnie. To pan Sławek tego Instagrama prowadzi, coś czuje. Tak... Ja myślę, że zaraz Radomiak tam wytłumaczy, że to w ogóle chodzi o... To ktoś inny płaci te kontrakty, bo to jest taki kontrakt, że tam miasto musi stypendium wysłać, a w ogóle to zewnętrzny sponsor... Oni ci powiedzieli i wysłali Fabianowi Hiszpańskiemu po prostu. A Fabian nie chce oddać, bo powiedział, że stracił ten do hasło do konta. Tak. Jeszcze wypłaciłem i zgubiłem przez przypadek. No. Słuchajcie, mamy tu jeszcze, z całej pety mamy tu jeszcze przy tym meczu. O, ale czekajcie, przed całej pety ja myślę, że powinniśmy wybłagać naszych widzów, żeby nam dali łapki w górę. Subskrypcje, łapki w górę nic nam nie dają. Łapki w górę podbijają algorytm, więc błagamy. Nie, już nie, już nie, już nie podbijają. Teraz subskrypcje. Ale łapki w górę tak, musicie dać. W sensie, jak nie dacie, to Roman Skorupa przestanie robić transfery do Ekstraklasy. Taki mamy deal z panem Romanem, więc albo dajecie suba i łapę. Dajcie, no dajcie. No i też pamiętajmy, że jak zrobimy 40 tysięcy subów, to dostaniemy pizzę. Tak. Do podziału. Tak. Jak nie dacie, to mnie Rafał Janicki goni z domu. Jak nie dacie, to Mietek wyrzuciło nas. To jest najlepszy moment mojego życia w tym momencie. Czy już jesteśmy? Problemy techniczne. Rzutem na taśmę zdążyliśmy. To za to żebranie chyba. Tak. Ej, ale nie zadziałało. Nadal mamy tylko 365. Jesteście z tknerami. No. Jak wy byście jeszcze musieli za tę łapkę zapłacić. Albo dokładnie. Za a to macie za darmo. Chociaż nie można się zalogować, a to czasem się nie chce człowieka. Jajce Kamila Glika dałyby suba. To co, lecimy z całej pety? Dawaj. Nie. To z całej pety nasz cotygodniowy kącik analizy taktycznej. Mateusz, prosimy. Jest. I tutaj jest rzut karny wykonywany przez Dziczka. I Dziczek to jest ten karny, którego zmarnował. A gdyby strzelił z całej pety w okienko, no to by wpadło. I tu jest też zaznaczone, znaczy porysowałem dużo strzałek, bo przejrzałem konkurencyjne analizy taktyczne i widziałem, że jakość takiej analizy zależy od liczby strzałek i myślę, że co tydzień będziemy z Julkiem zwiększać liczbę strzałek, żeby nasze analizy taktyczne były najbardziej, najwięcej strzałek miały ze wszystkich analiz taktycznych dostępnych w polskim internecie, Julku. Znaczy to fajnie, że też zaznaczyłeś tą chorągiewkę boczną, bo to jest bardzo, bardzo... Tak. To nie jest okienko, to jest chorągiewka. Tak, tak to jest ta chorągiewka boczna. No i tak, no to jeżeli nie mamy to przeanalizować tak pod względem taktyki, no to zadajmy sobie pytanie. Jakby Dziczek strzelił z całej pety w okienko, to byłaby bramka? No byłaby bramka. A on nie strzelił z całej pety w okienko, a mógł strzelić z całej pety w okienko. No i Gabi Kobylak po prostu na luzie sobie obronił. Moim zdaniem duży błąd taktyczny, że nie strzelał z całej pety w okienko. Ogromny błąd. Gabi nie gol. Pierwszy Gabi nie gol w historii ksywy Gabi gol po Batistucie i Kirejczyku. No ale mój się Gabi Kobyl, a tak się ze mnie śmiali wszyscy, że ja jestem fanem Gabiego Kobylaka. No i co? Wiedziałem, że chłop udowodni, prędzej czy później udowodni to, że jest... Rafał wraca z zakupów. Rafał już przyszedł. Pan Rafał już się zbliża, już puka do... Rafał, a mówiłem, żebyś nie dzwonił, bo program mam. Ale po co w ogóle dzwoni Rafał? Do siebie wchodzisz, u siebie jesteś. Tak. Po co Klucze zapomniał. A jeszcze w kontekście meczu Radomiaka, to tylko chciałem zauważyć jedną złą rzecz dla Radomiaka po tym meczu, że dali sobie strzelić dwie bramki i to Piastowi Gliwice.
Także to tak na przyszłość, żebyście tam nie otwierali tych szampanów, że wszystko jest okej, bo nie jest okej. Dwie bramki od Piasta Gliwice to naprawdę dużo. Szczęśliwy Mietek zaczął Rafała i już nie jest. Ten, Rafał mu kupił tego, energetyka z tym, z salmonellą, czy tam nie wiem, czy tam jest. Salmonella karmelowa, to jest nowy składnik wszystkich dobrych energoli. Co, chyba kończymy powoli, tak? Tak, natomiast musimy też zaznaczyć o tym, jakie Superbet przygotował promocję, a znowu mają promocję na freebety, gdy padnie gol. A tych goli wcale nie musi być dużo, wystarczy jeden wybranej drużyny. W tym tygodniu te promocje obowiązują i wtedy jak ta drużyna strzeli gola, to 200 freebetu dostaniecie, jak postawicie z kodem Supergol, więc czytam mecze. O, zobaczcie, Mietek... Ale Rafał to nakupował temu Mietkowi, naprawdę. Rafał z Wiledy. W Zabrzu płacą jednak. Cele przyszły pieniądze. Ale ta suszarka z Wiledy to jest gołd wśród suszarek. Kurde, no jest jeszcze taka z grubszymi, ale ona kosztuje ponad 200. Ponad 200 na suszarkę wydawać to niezbyt mądre. No to chyba tylko Rafał ma tyle pieniędzy, jak był przelew z Górnika. A to jednak przyjaciel, nie Rafał? Kupi nie tylko suszarkę, ale jeszcze dobrą z Wiledy. No to jest... Ja powiem wam, jakby Wiledy chciała nas sponsorować. Mi się suszarka popsuła, tam taka, no odpadła rączka i żona powiedziała, żebym kupił nową. I tak przechodziłem koło tej Wiledy i mówię, kusicielko, może kiedyś. I kupiłem najtańszą stawkę. Ja tak samo, tak chciałem ją kupić ostatnio, jak wymienialiśmy. Chciałem złapać, ale czułem jakieś tak za wysokie progi. Jeszcze nie jestem na tym etapie. Jako człowiek, jako mężczyzna, żeby kupić suszarkę z tej marki. Ale nie, ta nie jest taka droga, bo znasz to z cienkimi i z grubymi drutami. Ta kosztuje, nie wiem, 100 na promocji, jak znajdziesz. Tamta druga to jest ponad 200, to już trzeba... Za sam napis zapłaciłeś. Tamta za 200, to ona tam samolot może wylądować, ona jest tak ogromna. Moi rodzice mają, to ona jest gigantyczna. Możesz tam powiesić na przykład siebie, jak już masz do zdjęcia. Wileda brzmi jak zawodnik, którego mógłby sprowadzić Roman Skorupa. Tak. Na prawym wahadle, już od przyszłego sezonu. Nie, Wileda to jest gold, naprawdę. Ale wracając do Superbetu, ta promocja na Supergola, czyli freebet za gola 200, na Ruch Górnik, derby Śląska, na Korona Raków, derby zaległych meczów i na ŁKS Raków, czyli derby zespołów z K w środku nazwy. Kurde, ten mecz Raków ŁKS to tak pachnie 1-1. Tak, po tym jak Raków już będzie grał przez godzinę w przewadze dwóch zawodników i strzeli jednego gola. Będzie miał rzut karny. I z tego pójdzie kontra i ŁKS strzeli na 1-1. Coś jeszcze? Dzisiaj jest mecz. Dzisiaj jest mecz ŁKS Warta. Żałuję, że nie możemy pogadać, bo zawsze ŁKS i Warta się fajnie omawia. Dzisiaj no to jest... Jak ktoś ogląda ten dzisiejszy mecz, jak go obejrzy, no to jest prawdziwym ekstraklasowiczem. Tak, dokładnie. To jest powinien dostać order. Test, czy naprawdę kochasz ekstraklasę, jak włączysz ten mecz. Ja nie ukrywam, że mam w planie włączyć, ale również mam w planie po 15 minutach wyłączyć. Ja będę oglądał ten mecz podczas pakowania się na urlop. To jest order prawdziwego ekstraklasowicza. No proszę. Mateusz pisze, że zobaczy. No, a Mateusz niestety ogląda ten ŁKS. Nie wiedzieć czemu. 3-3 karny w ostatniej minucie. Tak, warta poznać. Ja przewrotnie. Znaczy ja trzymam kciuki za ŁKS-em, bo chyba nadal mają szansę na mistrzostwo, więc to zwycięstwo by im mogło to przedłużyć. Ja trzymam kciuki za Wartę, bo jak wygra, to jeszcze będzie w walce o puchary. I takiej realnej. Jeszcze będzie goniła Stal, Zagłębie i tak dalej. Dobra, panowie. 11:38. Program o Ekstraklasie, który trwa 3 godziny 10 minut. Macie to w tych Kanal Plusach? Wszystkich? No nie, Leszka coś wciągnęło pod biurko.
Rafaelicki. Rafaelicki nie mógł ciągnąć Leszka, bo jest umietka. Kupuje mu wiledy. Ale Damian, muszę cię pochwalić, że ładne kwiaty dostałeś na Dzień Mężczyzny. Tak. I mój kot próbuje się do nich dokolegować. Zostań. Zmykaj stamtąd. Zmykaj stamtąd. Dawno nie słyszałem tego określenia, szczerze mówiąc. Zmykaj stamtąd. Terror w mieszkaniu socjalnym w Poznaniu. Dobrze, że ucieka normalnie. Dziękujemy wam, dziękujemy czatowi, przepraszamy. Dziękujemy wam, że byliście. Jutro Tetrycy, a później to się zobaczy. Później różnie może być. Na razinko. Cześć.